zanim zaczniemy cokolwiek liczyć, to dlatego mam już kartki, ale warto spojrzeć, co nas czeka. Z tego samego wzoru, tak naprawdę tego samego, były robione dwie rzeczy. Sukieneczka, która jest zapinana z tyłu, czyli była dodana linia rozpięcia na tyle, i sweterek, który na odmianę jest rozpinany z przodu, czyli znowu linia rozpięcia została przeniesiona naprzód. Jak już doskonale wiecie, jeżeli zaglądałyście do wzoru, który jest do ściągnięcia ze strony Intensywnie Kreatywna na 3 wersje dziecięcych ubranek, to tak naprawdę te 2 ubranka zostały zrobione dokładnie w ten sam sposób. Sweterek, sukienka. Tylko w sukience tył cały czas był tyłem, a w sweterku w pewnym momencie doszłam do wniosku, że tył będzie przodem i kontynuowałam rozpięcie dalej. Ale tym razem zrobimy coś, co wprawdzie będzie się opierało o wzór, który jest już dostępny, ale nasze rozpięcie będzie takim sposobem zapinania ubranka, które według młodych mam całkiem nieźle sprawdza się właśnie u największych maluszków. Czyli, żeby było łatwo przeciągnąć ubranko przez główkę, nie z tyłu, bo później ciężko to zapiąć, nie przez cały przód, tylko zrobimy sobie rozpięcie wzdłuż linii reglanu. Czyli tym razem nasza linia rozpięcia przeniesie się nie z tyłu, nie z przodu, zostanie przeniesiona na linię reglanu. Na którą z nich, to musicie wybrać, czy chcecie, żeby to się rozpinało po lewej czy po prawej stronie. Tutaj pełna dowolność, ale ten sposób rzeczywiście wiele mam sobie chwali, ponieważ jest łatwy dostęp później, żeby to zapiąć. Sweterek jest wciągany przez główkę, czyli później nie ma problemu z zapinaniem całości, ale przez to, że tu mamy bardzo głębokie rozcięcie, nie ma też problemu z tym, żeby to założyć w miarę wygodnie i bez histerii. Wiecie już, co będziemy robić. Od razu powiem, że moja wersja będzie z długim rękawkiem i o takiej będę opowiadać, bo te akurat dwie są z krótkimi rękawkami. I sukienka, i ten sweterek był z krótkim rękawkiem, ten nowy będzie już z długim rękawkiem, więc też sobie o tym poopowiadamy. Jeżeli chodzi o wykończenia, to wykończenia będą bardziej podobne do tego, co się dzieje w tym sweterku, czyli... Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał wykorzystać ten pomysł i zrobić wykończenia, na przykład zrobić tak rozpinaną sukieneczkę i zrobić podobne wykończenia, proszę bardzo, ale filmowo będzie to bardziej przypominało to, co jest tutaj, czyli tą plisę rozcięcia wykończymy kolorowo, dookoła szyi wykończymy kolorowo, dół rękawków raczej też i, co bardzo prawdopodobne, na dole zrobimy również małe, nie za duże, żakardowe wzorki. I oczywiście wykończymy dół również. Czyli małe ubranko, bo ja je będę robiła rzeczywiście w takim malusieńkim rozmiarze, opowiadając, jak to dostosować do Waszych potrzeb, ale takich wykończeniowych rzeczy w tym ubranku będzie sporo, bo plisa przy szyi, plisa rozpięcia, wykończenia, mały żakard. I o tym, jak sobie poradzić z tego typu rzeczami, czyli przyszywaniem miękkich tasiemek, też będziemy opowiadać. Czyli tak naprawdę bardzo fajny efekt, słodkie małe ubranka, ale nastawcie się na to, że będzie dość szybko, ale będziemy robić całe mnóstwo drobnych rzeczy, które później sprawią, że to będzie fajnie wyglądać. To teraz możemy już przejść do dalszej części, czyli zacząć liczyć. Moje kartki się przydadzą. Zaczynamy zatem od wyliczenia, ile oczek nabrać, a robimy od góry w dół. Kto czasami zagląda na Twittera, ten wie, że dostałam niewiarygodny długopis. Długopis do zadań specjalnych i przy tak słodkich rzeczach jak te ubranka, tak słodki długopis też się przydaje. Oczywiście kulka zaraz zniknie, ale długopis zostanie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że robimy próbkę na docelowych drutach, docelową włóczką. I to jest tak jakby w ogóle wstęp do wszystkiego. Kiedy zrobimy już próbkę, to następną rzeczą, jaka jest przed nami, to albo zmierzenie z natury, czyli dorwanie dziecka i zmierzenie, jaki obwód szyi byłby najlepszy, żeby nam się dziecko nie udusiło, ale też, żeby sweterek nie zjeżdżał nam zbyt nisko. Przy czym od razu powiem, że jeżeli się lekko pomylimy i zrobimy za szeroki obwód szyi, to jeszcze będzie moment na to, żeby to naprawić, ale raczej staramy się mierzyć dość sensownie. Jeżeli nie mamy wyczucia w mierzeniu z natury, czyli w mierzeniu z osobnika żywego, to można sobie spokojnie wziąć coś, co jest noszone przez dziecko, czyli jakąś bluzeczkę albo cokolwiek, co ma dekolt, który nam pasuje i jest w miarę blisko szyi, bo jednak pamiętajcie, że robimy sweterek, a nie coś, co przypomina śpioszki z gigantycznym dekoltem. Czyli można też zmierzyć sobie obwód tego dekoltu na czymś, co już istnieje. Czyli powiedzmy właśnie na takim istniejącym sweterku, gdzie ten obwód jest właściwy. I ten obwód w centymetrach przeliczymy sobie na oczka. Na wszelki wypadek przypomnę. Jeżeli wyszło nam, że 10 oczek z próbki daje nam 5 cm, a ja mam mieć obwód, który będzie miał około, strzelam, 35 cm, to oznacza, że zauważcie, że zawsze zapisujemy jedno pod drugim. Oczka pod oczkami, centymetry pod centymetrami. Tak, wiem, podstawowa matematyka z podstawówki, ale mimo wszystko może się przydać. Czyli to jest próbka, to jest rzeczywistość. Z próbki 10 oczek to 5 cm. W rzeczywistości nie wiadomo ile oczek, ale mam mieć 35 cm. I mnożymy to na krzyż. Najpierw dwie liczby, które mamy, czyli 10 razy 35, to jest pierwsze mnożenie i drugie to jest dzielenie przez to, co nam zostało, czyli przez 5. Wyjdzie mi, że mam nabrać 70 oczek. Jasne? Proste? Pewnie, że tak. Zwykła proporcja. Próbka, rzeczywistość. Oczka, centymetry. Nie wiem ile oczek, ale wiem ile centymetrów. Znajduję tą przekątną, gdzie mam obie liczby i to mnożę, dzielę przez tą trzecią cyfrę, liczbę, która mi zostanie. To, co mi wyjdzie, to jest mniej więcej liczba oczek, którą mam mieć. I to będzie liczba oczek, która jest dla mnie punktem wyjścia, bo to nie znaczy, że tyle ich nabiorę. Teraz tą liczbę oczek muszę dostosować do potrzeb wzoru. I tak jest bardzo często, że najpierw wyliczamy liczbę oczek, która wychodzi po prostu z centymetrów, a później wpasowujemy liczbę oczek we wzór, szczególnie jeżeli wzór wymaga dopasowania do bardzo określonej liczby oczek. No to spójrzmy, co dalej. Wiem, że mam nabrać około 70 oczek. To teraz rozrysujmy sobie to, co nas czeka, jeżeli chodzi o układ sweterka. Obwód szyi na początku wygląda tak. To jest tył, to jest przód. Zawsze każdy kawałeczek będzie obudowany jednym oczkiem linii reglanu. Zawsze. Ja to zrobię nawet większe, żeby nie było wątpliwości. Jedno oczko, jedno oczko, jedno oczko i jedno oczko. Rękaw, rękaw. Teraz muszę się szybciutko zastanowić, po której stronie robię rozcięcie, po lewej czy po prawej. Jak już zdecyduję, powiedzmy, że ja zrobię z tej strony, to wtedy tutaj będzie dziura, co oznacza, że nie jedno oczko, tylko dwa oczka brzegowe, czyli będzie jedno oczko plus jedno oczko. Te 5 oczek w tej chwili, 4 rogi plus to jedno, ponieważ tu będzie rozcięcie, to będą oczka, przy których będziemy dodawać, tworząc reglan. Czyli to później będą dokładnie te oczka. Tylko tam, gdzie będzie rozcięcie, to będzie oczko przed rozcięciem i po rozcięciu. To teraz już wiemy, że te 5 oczek to jest coś, co się musi zmieścić w naszych oczkach rozliczonych. Czyli jeżeli ja mam 70 oczek, to 5 oczek już muszę w tym mieć. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Czyli zostaje mi do podziału 65 oczek. I teraz jak je dzielę? Otóż dzielimy je tak, że będę znowu używać matematycznych symboli, czyli x-ów. Rękaw to jest 1x, Drugi rękaw to jest drugi X, a przód i tył są dwa razy większe, czyli to są dwa X-y. Czyli razem takich X-ów mam 6. 2, 4, 6. Czyli 65 oczek muszę podzielić przez 6, żeby uzyskać taki jeden X-owy odcinek. Widzę, że albo wyjdzie mi 60 przez 6, czyli 10, ale 5 oczek wtedy gubię, robi mi się to wszystko mniejsze, albo w drugą stronę, nie 65, a 66 oczek i wtedy nie 10, a 11. I to jest to, co podoba mi się znacznie bardziej, bo dodaję tylko jedno oczko, a całość mi się nie zmniejsza. Pamiętajmy, że robimy dla dziecka, więc robienie czegoś mniejszego może się okazać, że zanim skończymy robić, to dziecko wyrośnie z tego, co robimy. Czyli lepiej w górę. Co mi zatem wyszło? 5 oczek rozłożonych na rogach i 11 oczek, w moim przypadku, to jest ten x-owy odcinek. Czyli tu mam 11, tu mam 11, tu mam 2 razy 11, czyli 22 i 2 razy 11, czyli 22. To przerysowując to, tu mam otwarte, przerysowując to na docelowy rysunek, mam tak, jedno oczko, 11, jedno, 22, bo podwójnie przód i tył. Jedno, 11, jedno, 22 i jedno na końcu brzegowe. Czyli razem tych oczek powinnam mieć w tym momencie 66 plus 5, czyli 71 oczek do nabrania. Zobaczcie, że wyszło mi tak po prostu z przeliczenia próbki 70 po wszystkich uwzględnieniach oczek reglanu, długości rękawów, szerokości tyłu i przodu. Wychodzi mi oczek 71. I to, co jeszcze raz powiem, pamiętajcie, że my jesteśmy w tej chwili tu, w tym miejscu. Tu. Czyli mierzymy nie samą szyję na ścisło, tylko mierzymy u podstawy szyi. Pamiętajcie, że to jeszcze oczywiście to jest rozciągliwe, tak, ale też, że jeżeli zrobimy to zbyt ścisłe, to nam dziecko za szybko z tego wyrośnie, tego się po prostu nie da na dziecku zapiąć. Czyli luźno mierzymy, to po pierwsze, po drugie nie samą szyję wysoko, tylko już bliżej nasady szyi i po trzecie, jeżeli wychodzą nam tego typu rzeczy, że czy mamy wziąć mniej czy więcej, to bierzemy więcej, bo dzieci rosną. I to są takie wskazania, które przy dorosłych my o tym w ogóle nie myślimy, bo jak robimy dla siebie, to no dobrze, możemy się zastanawiać, przytyjemy, schudniemy, ale raczej nie rośniemy w takim tempie, w jakim rosną dzieci. Czyli tutaj zawsze, jeżeli musimy, to zaokrąglamy w górę. Mam rozpiskę, jedno oczko reglanu, 11 oczek rękawa, jedno oczko reglanu, 22 oczka tyłu, reglan, drugi rękaw, reglan, przód, reglan. To są oczka, które w tej chwili nabiorę. W jakiej kolejności? W takiej. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli ogólnie będzie 71 oczek, ale będzie 1, 11, 1, 22, 1. Ktoś powie, no dobrze, ale jak to oznaczyć? Markerami. Jeden marker, drugi, może być trzeci, czwarty, może być piąty, szósty, może być siódmy i ósmy. Tak naprawdę najważniejsze są te markery. Ten i ten. Bo o tym, że po pierwszym oczku i przed ostatnim oczkiem będziemy dodawać, to będziemy pamiętać. O tym, że będziemy dodawać przed tym markerem i za oczkiem, też będziemy pamiętać. Ale gdyby ktoś chciał, to wszystkie markery, jakie wrzuci za chwilę na druty, to jest ich aż tyle. A co najmniej te 3. żeby nam oznaczały te miejsca, które nie są oczywiste. Wiemy, co robimy, wiemy, ile oczek nabieramy, to czas najwyższy te oczka nabrać. I będziemy je oczywiście nabierać na szydełkowy, prowizoryczny łańcuszek. No to już tradycyjnie szydełkowy, prowizoryczny łańcuszek, docelowe druty, resztkowa włóczka, szydełko, które jest dostosowane mniej więcej do tej włóczki, ale bez przesady. I powtórzę jeszcze raz to, co powtarzam do znudzenia, ale dobrze, żeby to się wbiło do głowy. Prowizoryczne szydełkowe łańcuszki robimy z włóczek, które na pewno nie farbują, bo zdarza się, że taką robótkę, w której łańcuszek jeszcze jest, trzeba wyprać. I jeżeli to farbuje, to w tym momencie mamy zafarbowany tak naprawdę sweterek. I druga kwestia, to nie może mieć włoska. Może jeszcze dwa słowa na temat długości żyłki, mimo tego, że będę zaczynała od bardzo malutkiego obwodu, to później ten obwód będzie taki. Jak będę kończyć rękawki w okolicach pachy. Czyli nie bierzemy króciuteńkiej żyłki, bo to nie ma sensu, bo za sekundę zrobi nam się tego znacznie więcej. Bierzemy coś dłuższego, żeby później było nam wygodnie. Będziemy robić w rzędach, nie w okrążeniach, więc ta długość żyłki nie musi być dostosowana do obwodu naszego sweterka. Na wszelki wypadek szybko co robimy? Tak, 1000 osób już to wie, ale może znajdzie się ta 1001, która nie wie. Nitka na szydełko, zaplatamy ją o siebie i zaczynamy robić łańcuszek. Kiedy zrobimy 3 lub 4 oczka, to zaczynamy wkładać kolejne oczka na drut, bo to był tylko początek. I teraz uwaga. Nitka, jak widzicie, włóczka leży na drucie, łapiemy pod spodem i przeciągamy. Dociągamy lekko, żeby te oczka wyszły w miarę równe, ale to nie jest ważne, nie najważniejsza rzecz na świecie. Drugie oczko. Zobaczcie, że za każdym razem wkładam nitkę na drut. Trzecie oczko. By było, gdybym złapała. Teraz już złapałam. Czwarte. I tak nabieramy oczka prowizorycznego szydełkowego łańcuszka dokładnie w takiej liczbie, ile oczek później musi się znaleźć na drutach. Czyli w moim przypadku ja sobie tutaj nabiorę 71 oczek. Powolutku, nie spiesząc się, oczko po oczku. Łańcuszek nie musi być śliczny, oczka nie muszą być równiutkie, oby nie były bardzo luźne. I tak nabieramy sobie te 71 oczek, a kiedy nabierzemy, w moim przypadku, a kiedy nabierzemy już potrzebną liczbę oczek, przeliczymy najlepiej 2 razy, sprawdzimy i rzeczywiście jest ich tyle, ile trzeba, to oczka przesuwamy, a kończymy całość, przerabiając jeszcze kilka oczek łańcuszka i później przecinając nitkę i wyciągając ją. I na tej wyciągniętej nitce, ona powinna być przecięta, ja tego oczywiście nie robię, bo mam za mało, wiążemy supełek. Po co? Po to, żeby wiedzieć, gdzie było zakończone robienie łańcuszka, bo potem od tej strony będziemy pruć, czyli robimy sobie na końcu supełek, żeby potem dramatycznie nie szukać, gdzie to ja skończyłam szydełkować i od której strony mam pruć. Czyli w tym momencie ja sobie tutaj to dokończę, czyli zrobię tyle oczek, ile jest mi potrzebne i za sekundkę spotkamy się już mając w rękach docelową włóczkę i zaczniemy dziergać. Zrobiłam dokładnie to, co powiedziałam, czyli nabrałam oczka, zakończyłam kilkoma oczkami łańcuszka i zawiązałam supełek. Czasami mi się zdarza tego nie zrobić, ale tutaj przy ciemnej nitce rzeczywiście dobrze jest, żeby ten supełek był i później, żeby się nie zastanawiać. To, co zrobimy teraz, pamiętajcie, że mam docelowe druty, to była resztkowa włóczka, ale mam też już docelową włóczkę i tą docelową włóczką zacznę już dziergać początek, jednocześnie w pierwszym rzędzie wrzucając markery. I te markery, pamiętajcie, że one One mają znaczenie, jeżeli chodzi o wygląd Waszej robótki. Jeżeli marker jest zbyt szeroki, a Wy nie macie w nawyku dociągania nitki i robienia tak, żeby oczka w okolicach markera nie robiły się zbyt luźne, przez co później widać taką linię, że tam jest oczko, które tak jakby od drugiego oczka jest oddalone, to wybierajcie markery, które nie mają w zasadzie żadnej szerokości, czyli albo po prostu kawałek nitki, dosłownie, tylko może nie takiej, której już używałyście, supełek i to jest marker. To się da włożyć na drut. To nie ma żadnej szerokości, to w żaden sposób nie zniekształci Wam oczek. Albo wybierajcie markery, które mają tą część, która jest wkładana na drut jako drucik. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że dziergam z takimi wąskimi plastikowymi kółeczkami i one nie zostawiają śladów, ale jeżeli ktoś wybiera zbyt szerokie, zbyt masywne markery, szczególnie przy cienkich drutach i cienkiej włóczce, to niestety, ale może się skazać na to, że tam, gdzie ten marker był, czyli na przykład jeżeli on był w tym miejscu, to później tutaj robi się taka wyraźna, większa przestrzeń, wyraźna, dłuższa nitka, bo ten marker rozciąga nitkę oczka. Czyli tutaj też myślimy, żeby sobie nie zdeformować robótki, żeby ona była perfekcyjna. No to w takim razie już poopowiadałam o markerach, to do pracy. Pierwsze oczko prawe, czyli wbijamy się w pierwsze oczko, które mam już na drucie, przeciągamy jako prawe i na razie zostawiamy to bez żadnych zabezpieczeń. Za sekundkę się tym zajmiemy, ale nie w tej chwili, tylko przytrzymam to sobie palcami, żeby mi się przypadkiem nie zaczęło przesuwać. To jest miejsce, gdzie można włożyć marker, bo następne po tym oczku będziemy zawsze dodawać, ale to jest taki opcjonalny marker. Jego akurat nie musi być. Ja go wrzucę. Następne, u mnie zwiększyłam trochę ilość oczek, czyli w stosunku do tego, co liczyłam, to teraz nie robię 11, tylko 12 oczek. Doszłam do wniosku, że jednak tak minimalnie szerzej, czyli robię 12 oczek, normalnie, z normalnym naprężeniem nitki i po tych 12 oczkach, które będą dla mnie rękawkiem, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, to jest miejsce, gdzie na pewno wrzucam marker, bo to będzie przed linią reglanu. Potem jest jedno oczko reglanu i tu mogę włożyć następny marker opcjonalny, ja go już nie będę wkładała, co za dużo, to niezdrowo, i robię 24 oczka tyłu. Tylko jeszcze, żebym się dobrze wbiła. Czyli razem z tym jednym będę miała od markera 25, bo nie mam tego drugiego markera po linii reglanu. Można sobie wydzielić całe to jedno oczko, czyli linię reglanu, markerami dwoma, ale ze względu na to, że ja mam te markery nieco szersze, to sobie daruję i po prostu będę miała jedno od reglanu i 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 i jeszcze 4. To przeliczę jeszcze raz, żeby nie było żadnej wpadki później. Jedno oczko od reglanu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 24. I znowu, następne oczko będzie oczkiem reglanu, czyli marker jest obowiązkowy. Jedno oczko od reglanu i mogę włożyć drugi marker, ale nie muszę. Teraz będą oczka od rękawka, czyli jeszcze 12. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mimo wszystko liczę. Jedno od reglanu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. I znowu następne oczko będzie linią reglanu. Kółeczko obowiązkowe. Jedno i mogę włożyć drugie kółeczko, ale nie muszę. I powinno mi zostać w tym momencie jeszcze 24 oczka plus jedno. No to zrobię do końca. Prawie. do tego jednego oczka. I będzie pierwszy rząd za nami. I zaraz się zastanowimy, co my będziemy robić w rzędach parzystych, czyli po lewej stronie robótki. A będziemy robić zawsze to samo. To liczymy. Jedno od reglanu, tuż za markerem. Tu mógłby być marker, ale go nie mam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 21, 22, 23, 24. Brawa dla mnie, jedno oczko zostało, które jest po drugiej stronie zapięcia od reglanu. Wyłożyłam marker, tak jak i włożyłam na początku. Teraz zanim zrobimy cokolwiek dalej, to wracamy do początku, bo tu mamy takie coś, co nam zniekształca oczka, czyli nitkę, która wisi. Delikatnie dociągamy. Pamiętajcie, że to w tym momencie jest na żyłce, a nie na drucie, więc jak dociągniemy za bardzo, to zrobi nam się coś bardzo ścisłego i zawiązujemy to z nitką od prowizorycznego łańcuszka. Byle jak, na dwa supełki. Po co? Tylko po to, żeby tą nitkę zabezpieczyć, żeby ona nam się nie przesuwała i to oczko nie robiło nam się non-stop większe. Pierwszy rządek za nami, wszystkie oczka mamy. Mamy włożone markery i teraz zobaczcie, co mamy w tym momencie na drutach. Na drutach w tym momencie mamy rękawek. Tak naprawdę to powinnam to pokazywać w ten sposób. Mamy rękawek, tył, rękawek, przód. To będą miejsca, gdzie będziemy dodawać oczka. Ale zanim oczka, to parzysty rząd i te parzyste rzędy zawsze będą wyglądały identycznie. Ponieważ mamy rozcięcie w naszej robótce, to nie robimy w okrążeniach, tylko robimy w rzędach. Czyli ja w tym momencie obracam robótkę tak, żeby lewa strona była przodem do mnie i zaczynamy dziergać. I teraz zawsze będzie dokładnie tak samo. Pierwsze oczko, nitka z przodu roboty, wbijamy się jakbyśmy chciały robić lewe, ale nic nie robimy, tylko zdejmujemy. Nitka ląduje w tym momencie po drugiej stronie. Przekładamy marker i zaczynamy robić lewe. Te pierwsze oczka są zawsze takie same. Jakbyśmy chciały zrobić lewe z nitką z przodu roboty. Dlaczego to ważne? Ponieważ dzięki temu uzyskamy ładne łańcuszkowe oczko brzegowe, które potem będziemy błogosławić w tym miejscu, wykorzystując ten powstający łańcuszek do nabrania oczek do plis zapięcia. Czyli rzeczywiście staramy się tam, żeby zawsze wyszło nam właśnie coś ładnego na brzegu, co nam później ułatwi pracę, będzie nie tylko estetyczne. Czyli pierwsze oczko w każdym rzędzie, nitka z przodu roboty, jak lewe, ale nie przerabiamy. Jak się potykamy o marker, to po prostu go przekładamy i dziergamy dalej. Zauważcie, że oczywiście dziergamy lewe, żeby po prawej stronie robótki wyszły nam same prawe. A ważne jest jeszcze, jak będziemy traktować ostatnie oczko każdego rzędu. Przy rzędach nieparzystych, czyli po prawej stronie robótki, to będzie wychodziło naturalnie. Ale przy rzędach parzystych, gdzie dziergamy lewe, będziecie się musiały troszkę pilnować, ponieważ ostatnie oczko robótki zawsze będziemy przerabiać jako prawe. Nieważne, po której stronie jesteśmy. Pierwsze oczko, jak zdjęte lewe bez przerabiania z nitką z przodu roboty. Ostatnie oczko na prawo, przerobione. I nieważne, co się działo wcześniej. Takie podejście w każdym rzędzie zapewni nam właśnie ten łańcuszkowy brzeg. I tak, wiem, to jest coś, co już było 1000 razy przy chustach, sweterkach i tak dalej, ale jak zwykle miejmy na uwadze, że może jest ktoś, kto nigdy wcześniej z nami nie dziergał. Czyli ja sobie robię oczka lewe do końca, a po markerze, który mam, ale nawet gdybym akurat nie oznaczała tego oczka, ostatnie oczko na prawo. Dociągam tutaj sobie, bo mimo wszystko gdzieś ta nitka pracuje. Za chwilkę przestanie, jak zrobimy kilka rzędów. Ten sposób podejścia do rzędów parzystych po lewej stronie robótki jest stały. Zawsze rzędy parzyste robimy tak samo. zdjęte jak lewe z nitką z przodu bez przerabiania. Wszystkie lewe, markery po prostu przekładamy. Ostatnie oczko na prawo. Zawsze do momentu, kiedy skończymy robić rozcięcie, rozpięcie. A teraz będzie szybki przegląd tego, co możemy zrobić w rzędach nieparzystych. W rzędach nieparzystych, czyli po prawej stronie robótki, naszym głównym zadaniem będzie poszerzanie robótki przy każdej linii reglanu. Czyli w tym przypadku za pierwszym oczkiem, bo pamiętajcie, że to jest rozcięcie, czyli tak, za pierwszym oczkiem, przed prawym na linii reglanu i za prawym na linii reglanu, bo tu mam robótkę przed i po. W następnym markerze znowu przed prawym, czyli tuż za markerem i za, tu to samo, tuż za markerem, przed prawym i za nim i na końcu tuż przed markerem, czyli takich miejsc będziemy mieć raz, dwa, trzy, gdzie będziemy dodawać po obu stronach i na brzegach będziemy dodawać po jednej stronie. Teraz jak dodawać? Można zrobić, to zależy jaki chcemy uzyskać efekt albo jakiego efektu chcemy uniknąć. Pierwsze jak lewe, nitka z przodu bez przerabiania. Przede wszystkim przekładam marker. I teraz mogę zrobić zwykły narzut i dalej dziergać prawe. Ale to oznacza, że będę tu miała dwie linie, które będą liniami wyraźnego dziurkowanego ażuru. Jeżeli komuś się taka koncepcja podoba, to proszę bardzo. Druga możliwość. Znowu, marker jest przełożony, wbijam się pod nitkę poprzedniego rzędu. Dziurka będzie, ale troszkę mniejsza. I w końcu trzecia możliwość, to możliwość taka, że wbijam się pod nitkę poprzedniego rzędu, ale ją przekręcam. Czyli wkładam to sobie na drut, ale przerabiam tak, żeby wyszło mi prawe przekręcone, żeby było to widać jak najmniej. I teraz, uwaga, troszkę wyższa szkoła jazdy. Dobrze by było, żeby to było zawsze przekręcone w tą samą stronę, czyli powiedzmy, żeby to nam się przekręcało w kierunku oczka reglanu. Co to oznacza? To oznacza, że oczko reglanu, akurat źle popukałam, to nie jest oczko reglanu. Na początku to jest oczko reglanu, czyli pierwsze oczko wkładam na drut. Zobaczcie, że ono teraz jest nieprzekręcone. Nitka, nitka, nic nie jest skrzyżowane. I chcę, żeby ono się skręciło w kierunku oczka reglanu, czyli żeby wyszedł nam świderek w prawą stronę. To wbijam się pod lewą nóżkę od lewej strony, delikatnie, żeby to było pod całość i przerabiam na prawo. A później robię prawe. To już jest wyższa szkoła jazdy. Jeżeli ktoś chce robić po prostu oczka na nitce poprzedniego rzędu, bez żadnego przekręcania, proszę bardzo. I teraz znowu. To były oczka rękawka. Przekładam marker i to już jest, to było miejsce na początku, gdzie dodawałam oczko tuż po linii reglanu, czyli po tym, bo to był brzeg. Ale teraz będę dodawała dwa razy. Najpierw tu, czyli przed linią reglanu i znowu wkładam sobie ten cały odcinek włóczki na drut i znowu chcę, żeby świderek był w kierunku oczka reglanu, czyli tym razem tego. Czyli muszę złapać za to, przełożyć sobie tą nitkę i dopiero przerobić. Prawe. I teraz znowu nitka na górę, bo to jest miejsce, gdzie dodaję przed i za. Świderek ma być w kierunku oczka reglanu. Czyli tym razem wbijam się tutaj, pod lewą nóżkę i wtedy robi mi się skręt do środka. Jedno do środka, drugie do środka. Dziergam prawe. I znowu, kiedy dojdę do markera, to marker przełożę i znowu zrobię dokładnie to samo. Ktoś powie, ale jaki jest sens takiego podejścia? Ano taki jest sens, że jeżeli chcemy, żeby te nasze udziergi i te nasze robótki były rzeczywiście perfekcyjne co do oczka, to ma znaczenie, jak się układają oczka. Czy one będą się układały tak, żeby w każdym rzędzie było tak samo. Znowu wkładam i chcę, żeby świderek był w kierunku oczka reglanu, czyli pod prawe przekręcam je sobie i dopiero przerabiam. Prawe oczka reglanu, tu mógłby być drugi marker. To przekładam ten marker, bo marker oznacza tylko zawsze jedno oczko. Zobaczcie, że tutaj przy okazji udało mi się źle przerobić, bo źle przełożyłam markery za wcześnie. Poprawię, a tamten poprawię za chwilkę. Puszczę. To jest tak, że przed markerem dodajemy w tym miejscu. Mój błąd wcześniej. Bo markery mają oznaczać zawsze tylko jedno prawe oczko reglanu. Czyli przed markerem dodaję, przerabiam oczko prawe reglanu i gdybym tu miała drugi marker, to przekładam z powrotem i dodaję drugie oczko. Znowu przekręcając świderkiem w drugą stronę. Markery zawsze oznaczają tylko to jedno, jedyne oczko. I nie przesuwają się. Są do tego oczka przyklejone. Mój błąd przy pierwszym markerze, bo się zagadałam o świderkach i źle go przełożyłam. Poprawię go robiąc lewą stronę robótki. Czyli znowu najpierw przed markerem, zakręcając nitkę w kierunku oczka reglanu. Marker, prawe, ewentualny drugi marker i dopiero drugie, znowu zakręcając w kierunku oczka reglanu i prawe. Tych prawych jest troszkę więcej, bo pamiętamy, że to jest przód. I znowu, zanim dojdę do markera, to dodam jedno oczko skręcone w kierunku oczka reglanu. Czyli tuż przed markerem, muszę tu sobie znaleźć nitkę. Na początku to nie będzie łatwe, bo ona tu jest mocno ukryta, więc sobie szukam jej do skutku. Mam, nie mam, jeszcze nie mam. Jeżeli marker nam przeszkadza, to można go zdjąć na chwilkę. To całkiem niezły pomysł. O, mam. To najpierw włożę. Mam zakręcić w kierunku oczka reglanu. No to zakręcam w kierunku oczka reglanu. Marker wraca na swoje miejsce i ostatnie prawe. Tak będą wyglądały wszystkie rzędy nieparzyste. Czyli podsumujmy. Pierwsze oczko bez przerabiania, jak lewe, nitka z przodu roboty zdejmujemy. Przekładamy marker. Dodajemy oczko albo jako narzut, albo po prostu jako prawe na nitce poprzedniego rzędu, albo jeżeli chcemy, żeby dziury były jak najmniejsze. Robimy to tak, tu jest dokładnie to samo, robimy to tak, żeby oczka były robione jako przekręcone, ale przekręcone zawsze w tą samą stronę. Czyli ja sobie ustaliłam, że będę je przekręcać w kierunku oczka reglanu, czyli to oczko jest skręcone w tą stronę. Później robię prawe i teraz uwaga, tu był ten mój błąd. Powinnam dodać przed markerem oczko, przełożyć marker, zrobić prawe. Ja dodałam za markerem, zaraz to poprawię. Ewentualnie przełożyć drugi marker i zrobić następne prawe, znowu przekręcone w kierunku oczka reglanu w moim przypadku. Później prawe i znowu przed markerem oczko dodane. Marker prawe, drugi marker, który jest lub nie, oczko dodane. Prawe, 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 przed samym markerem oczko dodane, marker, prawe, marker, następne oczko dodane. Czyli zobaczcie, że te markery, gdyby były dwa, to one by były jeden tu, drugi tu, przyklejone do oczka reglanu, do tego jednego i ciągnące się zawsze wzdłuż tego oczka. A przybywa nam przed markerem i przybywa nam po markerze. Jeżeli ktoś ma kłopoty, to sugeruję właśnie dwa markery. Wtedy nie ma wątpliwości, co się dzieje. Przed markerem, marker, prawy marker, za markerem. I w ostatnim, gdzie mamy tylko jedną stronę robótki, oczko reglanu jest tak naprawdę oczkiem brzegowym, dodajemy przed markerem. I teraz będziemy te dwa rzędy powtarzać do upadłego, a raczej do momentu, kiedy uzyskamy odpowiednią głębokość reglanu, czyli po pierwsze odpowiednią szerokość rękawka, odpowiednie szerokości przodu i tyłu i odpowiednią głębokość samego reglanu, żeby sweterek leżał wygodnie i dobrze na dziecku. Mierzymy albo przymierzamy do gotowego ubranka, które leży idealnie, albo mierzymy na samym dziecku, o ile nam pozwoli. Czyli powtarzamy. W rzędach nieparzystych dodawanie oczek i to przekładanie markerów z dodawaniem w okolicach. W rzędach parzystych tylko pamiętamy o oczkach brzegowych, a wszystkie oczka robimy jako lewe. Czyli oczek przybywa nam tylko w rzędach nieparzystych. Rzędy parzyste robimy po prostu lewe oczka. I teraz, nieważne jak dodajecie oczka w okolicach linii reglanu i okolicach markerów, po lewej stronie to dodane oczka robimy jako lewe. Teraz będzie fragmencik dla perfekcjonistów. Robiąc sukienkę, jak widzicie, wyszło mi tutaj coś takiego, że mam prawe od linii reglanu, a później nie chciało mi się zakręcać oczek wyraźnie w jedną i w drugą stronę, tylko zakręcałam je i przed, i po prawym od linii reglanu w tą samą stronę. I zobaczcie, co mi wyszło. Z jednej strony wyszło mi tak równiutko, a z drugiej strony wyszło mi takie coś. To takie coś to jest właśnie to, że oczka były zakręcane zawsze w tą samą stronę, bez zastanawiania się, w którą powinny być zakręcone i bez decyzji, że albo je zakręcam zawsze w kierunku linii reglanu, albo zawsze na zewnątrz od linii reglanu. Czyli moje niezdecydowanie spowodowało, że po jednej stronie wygląda to inaczej i po drugiej stronie wygląda to inaczej. W sweterku już się zdecydowałam, że będę zakręcała zawsze w tą samą stronę. I teraz zobaczcie, że tutaj, mam nadzieję, że to widać, widać już, że jest jedna linia reglanu, a dookoła niej są oczka. Takie bez dodatkowej linii. I teraz w tym sweterku, jak się dobrze przyjrzycie, to żeby uzyskać jedną, jedyną linię reglanu, takie pojedyncze oczko, to oczka są zakręcane od linii reglanu. One są skręcane w tą stronę i w tą stronę. Czyli są od linii reglanu i wtedy wyjdzie taka pojedyncza linia. Natomiast w przypadku, kiedy zakręcamy do linii reglanu, to wyjdą nam takie linie jedna, druga, trzecia, czwarta. Czyli taki troszeczkę bardziej widoczny, bo to zostanie powtórzone też po drugiej stronie. Czyli możecie sobie zdecydować i nawet zrobić sobie próbkę, kilka rządków. Czy wolicie zakręcać zawsze do linii reglanu i uzyskać troszeczkę bardziej widoczną tą linię, czy zakręcać od niej i uzyskać wtedy taki niewidoczny zupełnie sposób dodawania oczek. To jest kwestia tego, czy ta linia ma być bardziej widoczna, bo nieco szersza, czy troszeczkę mniej widoczna, bo będąca tylko jednym pojedynczym rzędem, linią oczek. Jak widzicie, to co mówiłam, jak chcemy mieć perfekcyjne udziergi, to trzeba się zastanawiać, co robimy, bo jak się człowiek nie zastanowi, tak jak ja się nie zastanowiłam tutaj, bo po prostu z rozpędu zaczęłam te oczka robić zawsze w tą samą stronę, to jest taki efekt. On nie jest brzydki w żadnym wypadku, bo te oczka są równe, ale do perfekcji to temu już daleko. Czyli jeszcze raz, zakręcamy albo do, albo od linii reglanu, ale jeżeli się decydujemy, że będziemy to robić, to wtedy róbmy już to zawsze w tą samą stronę. Jeżeli ktoś oczek w ogóle nie zakręca, tylko robi oczko na nitce poprzedniego rzędu jako zwykłe prawe, to tutaj wyjdą mu troszkę większe dziurki, o takie, ale nie będzie żadnych dodatkowych pojawiających się linii, bo nie ma tego zakręcenia, tej spiralki, czy tego świderka, nieważne. Drobiazg, ale ważny, warto wiedzieć. Szczególnie jeżeli już nie jesteśmy na bardzo początkującym etapie, prawe już nie są dla nas tajemnicą i chcemy, żeby rzeczywiście wyglądało to idealnie. To jest jedna sprawa, a teraz jeszcze druga sprawa. Ile mam dziergać ten reglan? Tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o głębokość tego reglanu, to regulujemy go sobie, tak naprawdę dziergamy do momentu, kiedy on będzie idealny, bo przymierzymy do ciuszka lub do dziecka. Ale przy takim układzie zauważcie, że mamy trzy rzeczy, na które musimy zwracać uwagę. Czyli pierwsza rzecz to jest szerokość rękawka, druga rzecz to jest szerokość całego sweterka, czyli przodu plus tyłu, drugi rękawek, ale też głębokość samego reglanu. I teraz, jeżeli zdarzy Wam się, zazwyczaj jest tak, że dodając oczka w co drugim rzędzie, to po prostu samo wychodzi. Nieważne, czy dziergamy dla dorosłego, czy dziergamy dla dziecka, ta głębokość reglanu dla takich normalnych sylwetek jest ok. Ale może się przydarzyć, że rękawek będzie ok, szerokość będzie ok, ale reglan wyjdzie nam za płytki. W tym momencie nie będziemy poprawiać niczego na tym etapie i na tym poziomie, tylko pod koniec, jak dojdziemy do wykańczania linii dekoltu, to podpowiem, jak wydłużyć i pogłębić, właściwsze słowo, pogłębić ten reglan, tak żeby on zrobił się wyższy, przez to sweterek podjechał wyżej pod szyję, ale już od tej strony, w tym miejscu. Będzie to w miarę proste, więc tutaj nie panikujemy, że to będzie coś bardzo skomplikowanego, ale jest taka możliwość. Natomiast jeżeli się komuś przytrafi, że dziergając to w takim układzie, będzie miał ten reglan, który jest za głęboki, stanowczo za duży i ta całość tutaj, jak ten sweterek przymierzymy, to zacznie nam opadać stanowczo za nisko, najlepiej nie w okolice kolan. Wtedy niestety, ale trzeba przeliczyć troszeczkę inaczej oczka, bo to oznacza, że podział, podwójna liczba oczek, pojedyncza na rękawki, podwójna na tył, pojedyncza na rękawek jest złym podziałem. Wtedy sugeruję przeliczenie tych oczek troszeczkę inaczej, czyli zmierzenie szerokości istniejącego ubranka, sweterka itd., zmierzenie przodu, zmierzenie tyłu i zmierzenie obwodu rękawów, czyli tych rzeczy i przeliczenie ich proporcjonalnie, bo może się zdarzyć, że szczególnie przy dzieciach, które są większe, bardzo szczuplutkie, a wysokie, albo nie wiem, mają chudziutkie rączki, może się przytrafić, że ten podział będzie musiał być inny. To wtedy mierzymy to sobie albo z dziecka, albo z rękawka i przeliczamy nie na zasadzie, że tu jest X, a tu podwójny X, tylko rzeczywiście w stosunku do centymetrów, które są potrzebne i mamy z dobrego ciuszka. To są rzeczy, które możemy dostosować. To jest taki podział, który sprawdza się w takich normalnych, regularnych ubrankach. Ale normalność i regularność nie zawsze oznacza, że wszyscy są jak od linijki. Czyli może się okazać, że trzeba po prostu to dostosować. I to robimy, bo ostatecznie mamy wyprodukować coś, co będzie idealnie leżało. Dziergamy zatem sweterek odtąd do końca rozcięcia. Czyli musimy dotrzeć do takiego momentu, kiedy rękawek będzie miał odpowiednią szerokość, przód i tył odpowiednią szerokość, a głębokość reglanu będzie taka, jaka powinna być. I spotkamy się w tym momencie, kiedy będziemy tutaj. Na drutach będą oczka rękawka, przodu i tyłu i drugiego rękawka. I wtedy zajmiemy się rozdzieleniem oczek rękawa od oczek przodu i tyłu, zamknięciem zapięcia. W tym miejscu będziemy je zamykać i łączyć i później będziemy już dziergać w dół jako tubę. Czyli, od razu powiem, jeżeli ktoś ma króciutką żyłkę, to przygotowuję też taką żyłkę, żeby druty plus żyłka dawały nam dokładnie obwód sweterka tutaj, przód i tył. Jeżeli nie mamy tak krótkiej żyłki, to przygotowujemy najdłuższą żyłkę, jaką mamy, bo będziemy wtedy dziergać magic loopem. Ale na razie na dowolnej żyłce, bo i tak dziergamy w rzędach, dziergamy do tego momentu, czyli całą tą górę, oczywiście bez wykończeń. Zacznijmy od tego, co mamy na drutach. Na drutach mamy pełną głębokość reglanu, cały czas sweterek, który ma przygotowane zapięcie. I teraz od razu się wytłumaczę z tego, co się tutaj pojawiło. To nie jest miejsce, w którym planowałam żakard. I jeżeli ktoś będzie chciał powtórzyć dokładnie to samo, to o robieniu żakardu, o dodawaniu kolorów, o planowaniu żakardu i wzoru będę mówiła, kiedy dojdę do takiego żakardu na dole. Tutaj to troszeczkę była kwestia konieczności ze względu na ilości włóczek, którymi dysponuję, ponieważ ten ciemny kolor, nie było go na tyle dużo, żeby można sobie było pozwalać na robienie całego, w zasadzie do samego dołu sweterka właśnie w tym kolorze. Dlatego musiał się pojawić nowy, jaśniejszy kolor, a jeżeli tak, to doszłam do wniosku, że wprowadzanie go niech będzie troszeczkę bardziej ozdobne. To, co musimy zrobić w tej chwili, to upewnić się co do tego, że głębokość naszego reglanu jest rzeczywiście głębokością, która wystarczy. Czyli od tego miejsca, które będzie się znajdowało blisko podstawy szyi, do tego miejsca, które powinno się znaleźć pod pachą, że ten reglan nam wystarcza. Czyli, że będzie to sweterek, który nie będzie później pił pod pachami, czyli wbijał się pod pachę, bo tak to się dzieje, jeżeli reglan jest zbyt płytki. Jeżeli mamy pewność, że tak jest, to dołożymy jeszcze dwa okrążenia tak naprawdę, ale musimy nasz sweterek już w tym momencie połączyć, to znaczy zakończyć robienie miejsca, gdzie później będzie zapięcie. To miejsce, które do tej pory było pęknięciem, musi stać się integralną, całościową częścią swetra już bez żadnej dziury. Czyli w następnych dwóch okrążeniach, które będziemy jeszcze robić po całości, czyli łącznie z rękawami, spokojnie sobie to miejsce zamkniemy. I teraz sprawdzamy, czy nasze druty, ponieważ oczek przybyło nam dość mocno, sprawdzamy, czy nasze druty są w tym momencie z taką długością żyłki, że wystarczy nam tej żyłki na to, żeby oczka ułożyły się na drutach, ja to sobie rozciągam, i żeby były od brzegu drutów do brzegu. U mnie tak nie jest. To znaczy za sekundkę będzie, bo ja zmienię druty, ale jeżeli ktoś ma tylko jedne, jedyne druty i okazuje się, że tak jak u mnie, tu ma kawał, który oczka na nim nie są i tu ma drugi, to znaczy, że nie uda się rozciągnąć tych oczek tak, żeby można było dziergać na takiej żyłce tak po prostu w okrążeniach. Wtedy będzie dziergał magic loopem. I jeżeli chodzi o takie dzierganie, to oczywiście odeślę do odpowiedniego filmu we wpisie na stronie Intensywnie Kreatywna, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to będziemy dziergać w ten sposób, że drut, na który będą trafiały oczka, wyciągamy. Czyli będziemy dziergać w ten sposób. Zobaczcie, że tu długo nie ma oczek. I tutaj będzie się tworzyć jedna pętelka, ale druga pętelka musi się tworzyć gdzieś po drugiej stronie. I teraz uwaga, wyciągając pętelkę do magic loopa w tym sweterku, wyciągnijcie ją gdzieś na środku. W tym przypadku prawdopodobnie na środku rękawka. Czyli zwijamy, przesuwamy delikatnie oczka i wyciągamy żyłkę. I teraz uwaga, przy wyciąganiu pilnujcie, żeby je nie wyciągnąć tak, żeby nie zniknęły nam nagle oczka tutaj z drutu, nie zjechały. I wtedy jedną pętelkę mamy tu, druga pętelka będzie powstawała tutaj i możemy spokojnie dwa okrążenia wydziergać magic loopem. Ja nie będę dziergała magic loopem, tylko zmienię żyłkę na znacznie krótszą. Jak to zrobić? Najlepiej i najprościej Oczka, które będziemy zbierać z drutu, zostają na drucie docelowym i na żyłce docelowej. Po drugiej stronie odkręcamy drut. Przesuwamy oczka porządnie i daleko od tej końcówki, chyba że mamy zatyczkę pod ręką, której ja oczywiście nie mam pod ręką. I przykręcamy do nowej, znacznie krótszej żyłki. I tym sposobem, dziergając następne okrążenie, po prostu wymienię żyłkę w locie. Teraz uwaga, to co zrobimy na początku, czyli kiedy zaczniemy dziergać to okrążenie, to tutaj akurat się nic nie będzie działo. Dopiero na końcu tego okrążenia połączymy początek z końcem. Czyli zgodnie z tym, co się działo do tej pory, w tym okrążeniu, gdzie będziemy łączyć, po prostu dziergamy kolejne prawe oczka, aż dojdziemy do końca. I tam dokonamy łączenia. Czyli ja sobie teraz będę dziergała prawe. Troszeczkę inaczej postąpimy na samym końcu tego rzędu, czyli przerobimy przedostatnie i przedostatnie oczko, ale marker i ostatni już tylko przełożę. Dlaczego? Zaraz to wyjaśnię. Teraz jeszcze szybciutka wskazówka, co zrobić. Przede wszystkim złapać oczka, żeby mi nie wyjechały po drugiej stronie, gdzie nie mam jeszcze przekręconego drutu. Czy dodajemy w tym okrążeniu oczka reglanu, czyli w okolicach markerów oznaczających linię reglanu? Można, nie trzeba. Jeżeli szerokości rękawów i przodu są takie, że już nie wymagają dodawania, to można przerobić bez dodawania kolejnych oczek. Jeżeli wychodzimy z założenia, że możemy dodać, ja tu dokręcam drugą część drutu, że możemy dodać, to oczywiście możemy, nie zaszkodzi. I teraz poprawiam sobie dokręcenie obu. I to jest teraz to miejsce, w którym będziemy łączyć początek i koniec. Zobaczcie, że wymiana żyłki spowodowała, że teraz mam tyle oczek, że spokojnie mogę sobie właśnie zrobić to, co za sekundkę zrobię. A co zrobię? Już pokazuję. Ostatnie oczko przełożyłam bez przerabiania. I teraz ono na sekundkę wyląduje na lewym drucie. I żeby to miejsce było troszeczkę mocniejsze, to nie tylko ono wyląduje, ale też oczko brzegowe, które jest piętro niżej. Raczej nie wyrzucamy markera, chociaż on usiłuje uciec. Czyli oczko brzegowe piętro niżej i oczko brzegowe, które było na drucie. I tu zrobię dokładnie to samo. Oczko brzegowe i oczko brzegowe, które było piętro niżej, też wyląduje na drucie. Czyli razem będę miała 4 oczka. I te 4 oczka przerabiam razem na prawo. To na razie nie będzie jeszcze najpiękniejsze połączenie, ale zapewniam Was, że kiedy zaczniemy tutaj robić wykończenia jednego z brzegów i plisę zapięcia na drugim brzegu, to to zacznie wyglądać. Ale na razie mam połączone wszystko w okrążenie. I teraz, uwaga, jedno okrążenie, co najmniej jedno, można 2, przerobimy po całości, jeszcze bez dzielenia na oczka rękawów i oczka przodu i tyłu. I teraz uwaga, do tej pory robiłyśmy w rzędach. Prawa strona robótki, lewa strona robótki. A w tej chwili zaczynamy robić w okrążeniach. I jak spojrzycie na następne oczko, to się okaże, że ono jest ułożone zupełnie inaczej niż do tej pory. Bo do tej pory oczka wszystkie prawe, przynajmniej u mnie, były ułożone otworami w prawą stronę, czyli w ten sposób. I jak ja się wbijałam od prawej, to nie krzyżowałam nóżek. Dociągamy mocno, bardzo. A teraz one są ułożone otworami w lewą stronę. I żeby nie skrzyżować nóżek, to przestaję się wbijać od prawej, a zaczynam się wbijać od lewej. Bo jeżeli do tej pory robiłam prawe proste, czyli bez krzyżowania nóżek, to teraz też mam robić prawe proste, bo inaczej moje prawe przed połączeniem będą wyglądały inaczej niż prawe po połączeniu. Czyli to, co było do tej pory, były oczka prawe proste, czyli bez krzyżowania nóżek. Muszę sobie wyciągnąć kłębek, który nagle znalazł się nie w tym miejscu, co trzeba. Czyli jeżeli one były proste, to nadal muszą być proste, bo jeżeli zaczniemy robić skrzyżowane, czyli nadal wbijać się od prawej, zobaczcie, że wtedy nóżki mi się krzyżują, to oczka będą wyglądały inaczej i w tym miejscu, szczególnie jeżeli ktoś robi tym samym kolorem, to zacznie to wyglądać tak, jakby druty do ręki wziął ktoś zupełnie inny i zaczął dziergać. Będzie widać linię przejścia, a na tym nam zupełnie nie zależy. Czyli w tym momencie dziergam sobie całe okrążenie, zaczynając właśnie pilnować tego, żeby nie robić oczek przekręconych, aż dojdę znowu do miejsca połączenia. I później mogę tak zrobić jedno lub dwa okrążenia, a później podzielimy sobie sweterek na przód, tył i rękawy. Rękawki zostawimy na chwilkę, wrócimy do nich, kiedy zrobimy cały korpus sweterka, a zajmiemy się właśnie tym korpusem, czyli będziemy dziergać w dół. Kończę moje okrążenie, w którym bardzo uważnie robiłam prawe oczka, żeby nie wyszły przekręcone, ale to jest też okrążenie, gdzie w następnym będę już zamykać oczka rękawów prowizorycznie, bo później do nich wrócimy, ale na razie musimy je prowizorycznie zamknąć. I teraz decyzja, którą musicie podjąć, to decyzja, czy oczka linii reglanów, czyli te, które mamy pooznaczane markerami, czy one pójdą do przodu i tyłu, czy wzbogacą rękawki. Ta decyzja tak naprawdę to jest decyzja, czy dziecko, dla którego robimy, ma grubsze czy szczuplejsze ramionka. Jeżeli one są grubsze, to dołóżcie te oczka do rękawków. Jeżeli nieco szczuplejsze, to możecie spokojnie dołożyć do przodu i tyłu. Ja dołożę do przodu i tyłu, czyli w moim przypadku będzie to wyglądało tak, że końcówka okrążenia, bo to jest mój przód, przerabiam na prawo, to oczko też przerabiam na prawo i teraz drugi marker znika, a to są oczka rękawów i jak ich nie będę przerabiać, tylko będę je przekładać na prowizoryczny szydełkowy łańcuszek, czyli tak samo jak na początku, kilka oczek łańcuszka, a później wszystkie oczka powolutku, oczko po oczku, wbijając się tak jak drutem, tylko nie łapię za nitkę z kłębka, co odruchowo usiłowałam zrobić, a łapię za nitkę resztkową, przeciągam i zamykam. I znowu następne. Przeciągam i jeszcze raz przeciągam. Oczywiście można by było te oczka przełożyć na zapasową żyłkę. Tylko że prawda jest taka, że te sweterki najprawdopodobniej będą tak malutkie, że dokładanie sobie jeszcze żyłek dwóch to nie jest najlepszy pomysł, bo zrobi nam się całe mnóstwo żyłek i drutów do pilnowania. A tym sposobem te oczka zamkniemy i wrócimy sobie do nich wtedy, kiedy będą nam potrzebne. Oczywiście, jeszcze wracając do tego, co działo się przed chwilą, pytanie, ja tutaj zaglądam, co się dzieje, żeby mi oczka nie zjechały z drugiego drutu. Przed chwilą, kiedy robiłam dodatkowe okrążenia, to ja już nie dodawałam oczek w reglanie, ale jeżeli ktoś dodawał, to pamiętajcie, że to dodawanie powinno być w co drugim okrążeniu, żeby ta linia reglanu była identyczna jak wtedy, kiedy robiłyśmy w rzędach, bo tam był rząd nieparzysty dodaje, rząd parzysty nie dodaje i tutaj też okrążenie, w którym dodaje, a w kolejnym nie, żeby było to odpowiednikiem tego parzystego rzędu. Zobaczcie, że ja sobie tutaj zamykam te oczka. Nie wybierajcie nitki, do zamykania, która jest bardzo odbiegająca grubością od tego, co macie na drutach. Czyli coś troszeczkę grubszego jak najbardziej. Nawet jest wskazane, żeby to było minimalnie grubsze, ale minimalnie. Ale na pewno nie dużo grubsze i nie bardzo, bardzo cienkie. Może być takie samo albo minimalnie grubsze. Czyli ja sobie tu pozamykam te oczka do końca. Nie zostało mi ich dużo. Pamiętam, że oczka reglanu, linii reglanu dodaję w moim przypadku do przodu i tyłu. Rzut oka kontrolny na drugi drut, czy wszystko tam w porządku i oczka mi nie zjeżdżają. Tym bardziej, że dziergam z dość śliskiej włóczki, która potrafi się troszeczkę wybijać na niepodległość i żyć własnym życiem. Czyli ja zamykam do markera pierwszego, a oczko linii reglanu już będę przerabiać. Natomiast jeżeli ktoś zdecydował, że oczka linii reglanu dokłada do rękawków, to jeszcze oczko za markerem pierwszym dokłada. O, i dla mnie to jest koniec. Teraz kilka oczek łańcuszka. Przecinamy i oczka rękawa mamy zabezpieczone. Wyciągnęłam, zaciągnęłam. Mogę zawiązać supełek, bo od tego miejsca będę pruć. Tu skończyłam, tu będę zaczynać prucie. To nam niepotrzebne. Markery też przestają być nam potrzebne i teraz uwaga, wracamy. To będzie rękawek. To jest mój przód. To jest mój tył. Marker mogę sobie zostawić, ale ten jako początek okrążenia, ten jest mi już niepotrzebny. Wystarczy mi jeden, bo nie będzie już przecież żadnej linii reglanu. I teraz zobaczcie, co zrobiłam. Złożyłam to, wyciągając rękawek na bok, a tu dziergam tak, jakby te oczka były zawsze obok siebie. Dociągamy bardzo mocno te pierwsze oczka. I dziergamy całe oczka, w moim przypadku tyłu, aż dojdę znowu do oczek rękawa. I te oczka rękawa potraktuję dokładnie tak samo, jak przed chwilą oczka tego drugiego rękawka. Czyli zamknę je, zostawiając na prowizorycznym szydełkowym łańcuszku. I uwaga, to jeszcze wbrew temu, co mogłoby się wydawać, bo ktoś mógłby sobie pomyśleć, ojej, to mam już początek rękawków, mam już przód i tył połączony, to może ja to przymierzę. Tak, ale jeszcze nie w tej sekundzie. Dlaczego? Ponieważ łączenie tutaj jest bardzo, bardzo delikatne. Możecie przymierzyć, nawet zalecam przymiarkę, ale kiedy od tego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili, zjedziemy jakiś centymetr, dwa niżej, robiąc kolejne okrążenia, to wtedy, tak, przymiarka jest jak najbardziej sugerowana, ale nie w tym miejscu, bo zniszczymy sobie łączenie. Dbamy o to, żeby te oczka i tak się tam powyciągają, później będziemy to naprawiać, ale jeżeli zaczniemy to mierzyć, to możemy spowodować, że te oczka, które tam tak naprawdę jedna nitka trzyma to łączenie, nam się zdeformują tak, że już nie będzie czego naprawiać. Czyli mierzymy, ale nie w tej sekundzie. Ja doszłam do końca oczek tyłu. Pamiętam, że oczko reglanu dodaję do przodu i tyłu. To jest moje oczko reglanu. A teraz oczka rękawka znowu zamykam. Czyli znowu dokładnie to samo, co zrobiłam przed chwilą. Nitka, kilka oczek łańcuszka. I wszystkie oczka rękawa po kolei, powolutku, starając się ich nie powyciągać nadmiernie, zamykam, żeby mi przez chwilę nie przeszkadzały, a później pozwoliły do siebie wrócić. Czyli teraz pozwolę sobie to zamknąć i połączyć później, będziemy łączyć to miejsce z miejscem tuż za rękawkiem. Zamknęłam oczka drugiego rękawka. Teraz pytanie, co z markerem? Spokojnie możemy go zostawić, tylko pamiętajmy, żeby to był marker inny niż marker, który oznaczał początek okrążenia. Czyli żeby była jasność, co jest dla nas początkiem okrążenia, a co przeciwległym markerem. U mnie początek okrążenia to marker przezroczysty, inny marker mam tutaj. I teraz dziergamy dalej, czyli znowu składamy sobie przód z tyłem i dziergamy w okrążeniach, tylko zobaczcie, że ja znowu mam za długą żyłkę. Czyli ja za sekundkę znowu zmienię sobie żyłkę na jeszcze troszeczkę krótszą, tak żebym była w stanie dziergać to na jednej żyłce bez używania Magic Loopa. Natomiast jeżeli komuś się to nie uda, to znaczy nie ma tak krótkiej żyłki, to znowu to jest miejsce, gdzie nadal dzierga Magic Loopem tak jak poprzednio. I Co robimy? No oczywiście, oprócz uciekających markerów, będziemy sobie dziergać teraz w okrążeniach, pilnując przerabiania tych prawych oczek, żeby one nie wychodziły przekręcone i będziemy dziergać w dół. Miejsce, gdzie musimy uważać, to jest to miejsce łączenia. Zobaczcie, że w tym momencie to miejsce łączenia nawet widać, że tutaj jest troszeczkę luzu. Tego luzu jest trochę w tym momencie, ponieważ oczka są na żyłce, a nie na drucie. Czyli żyłka jest cieńsza niż drut. Jakbym tutaj przełożyła drut, to to by się wyrównało. Ale mimo wszystko, żeby to łączenie wyglądało jak najszybciej, jak najlepiej, ważne jest, żeby te miejsca po jednej i po drugiej stronie, żeby te oczka tutaj przerabiać ścisło i dociągać porządnie nitkę przez 3-4 okrążenia, żeby tutaj nie powstawały nam dziwne rzeczy, a przede wszystkim, żeby nie powstawało taka szpara między jednym a drugim oczkiem i później drabinka z włóczki. Pytanie, ile dziergamy w dół? W dół dziergamy do takiego miejsca, gdzie będziemy chciały zacząć żakard, bo chyba, że tego żakardu nie ma, więc dziergamy do tego miejsca, gdzie będziemy chciały zacząć zakończenie dołu, czyli ściągacz. Ale podejrzewam, że większość z Was będzie chciała poszaleć z żakardem i w takim razie całą długość, wysokość swetra od pachy do samego dołu musimy sobie uwzględnić tam, że musi się tam zmieścić ściągacz i musi się tam zmieścić żakard. Czyli tak naprawdę dobrze by było, żeby ten żakard zaprojektować. I teraz kilka słów właśnie o projektowaniu samego żakardu. Tak teoretycznie, ale żebyście były w stanie to zrobić. Spójrzcie na żakard, który był wykorzystany tutaj i zauważcie, że to tak naprawdę nie jest żakard, który pokazuje cokolwiek. To nie są kwiatki, to nie są samochodziki, to nie są kotki, chociaż one oczywiście też mogą być. To jest żakard geometryczny. Dlaczego akurat taki malutki, drobny żakardzik wybrałam do tego projektu? Ponieważ to jest żakard, który po pierwsze bardzo łatwo wpisać w ilość oczek, bo tutaj raport, czyli powtarzam tak naprawdę 2 oczka, kolor, brak koloru, kolor, brak koloru i podobnie w każdym z tych miejsc. Czyli pierwsza rzecz, nie bierzemy wielkich żakardów. Dlaczego? Bo mamy niewiele oczek i będzie nam trudno wpisać to w ilość oczek. To po pierwsze. Po drugie, sam sweterek jest niewielki, więc robienie bardzo wysokiego żakardu będzie wyglądało no tak nie do końca, chyba że to będą żyrafy, ale i tak musimy wtedy mieć świadomość tego, że te żyrafy nam będą sięgały po prostu bardzo wysoko, a raczej chodzi nam o to, żeby ten żakard znalazł się w miarę blisko ściągacza. Czyli wybierając wzór gotowy żakardu albo projektując własny, raczej kierujcie się w stronę takich wzorów, które są wąskie i nie za wysokie. Nie za wysokie, czyli powiedzmy mają do kilkunastu rzędów wysokości. Możecie wykorzystać gotowe wzory właśnie piesków, kotków, piłek, pociągów, samochodów, kwiatków, laleczek. To wszystko jest do znalezienia w sieci. Te wzory są bardzo proste. Czasami wykorzystują więcej kolorów, czasami mniej. Ale wszystko to jest do wykorzystania. Natomiast jeżeli będziecie projektować swoje wzory, to pamiętajcie o jednym, żeby przejścia między kolorami były w miarę krótkie. To znaczy, żeby nie pojawiały się takie miejsca, gdzie na przykład będziemy dziergać 12 oczek jednym kolorem, jedno oczko powiedzmy białym i potem 12 oczek znowu tym samym. Oczywiście to się da zrobić, ale jeżeli powiedzmy to będzie jedno takie miejsce w całym wzorze, ale nie projektujcie takich wzorów, gdzie te przejścia będą bardzo długie, bo wtedy ciężko jest robić żakard. Oczka równe żakardu wychodzą wtedy, kiedy przejścia między kolorami są króciutkie. 1 oczko, 2 oczka, 3 oczka, 4 maksymalnie. Zobaczcie, że wtedy nie ma problemu z utrzymaniem napięcia nitki z tyłu. Żadnego. A 2, właśnie te oczka wychodzą równiutkie. Ja tutaj od razu powiem, ponieważ wiele osób zawsze się zachwyca żakardami robionymi z włóczek merino. One wychodzą rzeczywiście równiosieńkie, bo merino samo z siebie daje równe oczka. Równe, ładne oczka. Tak po prostu, na drucie, bez prania. Czyli osobom, które będą używały takich włóczek, ten żakard będzie wyglądał od razu idealnie, ale nie martwcie się, jeżeli robicie z czegoś innego, bo tam zazwyczaj oczka wyrównują się po praniu. Czyli to, co wygląda na drutach nierówno, nie może być pościągane, bo to znaczy, że za bardzo naciągnęłyśmy nitkę z tyłu. Nie mogą nam tutaj nitki z tyłu wisieć, no bo wtedy oczka się zaczną rozciągać, ale po praniu oczka się wyrównują. Natomiast merino daje takie oczka tak naprawdę od razu. To tak, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że ja mam taką magię w rękach, że te oczka są takie śliczne. One są takie śliczne, ponieważ włóczka na to pozwala. Nie każda włóczka jest tak cudowna. Gdybym dziergała z alpaki, te oczka byłyby nierówne, bardzo nierówne. Czyli powolutku dziergamy sobie w dół, ale jednocześnie już kombinujemy, jeżeli chcemy, jakiś żakard, czy wzorek konkretny, czy coś geometrycznego chcemy zrobić na dole. Właśnie po to, żeby w odpowiednim miejscu się zatrzymać. I tak naprawdę w tym momencie ja już po zmianie drutów na jeszcze krótszą żyłkę będę sobie tu dziergała ten korpusik w dół i spotkamy się w momencie, kiedy ja dojdę do tego etapu, do tego okrążenia, w którym będę zaczynała żakard. I tam opowiem Wam o dodawaniu kolorów, właśnie o przekładaniu nitek i o takich ogólnych wskazówkach robienia żakardu z uwzględnieniem tych dziwnych rzeczy, które ważne są przy sweterkach dziecięcych. I tu właśnie od razu powiem, przy sweterkach dziecięcych, jeżeli planujemy żakard i on jest gdzieś na korpusie albo na rękawach na dole, to pamiętajcie, że szczególnie na rękawach my musimy rączkę dziecka przez ten żakard potem od środka przeciągnąć przy każdym ubieraniu i zdejmowaniu. Dlatego te niteczki, które są z tyłu, muszą być króciutkie, bo inaczej będą nam się paluszki zahaczały o każdą taką nitkę. I ja już pomijam, że to po prostu dla dziecka niemiłe przy ubieraniu, dla Was również, ale będzie też za każdym razem, jak tak pociągniemy taką nitkę, to jednocześnie ściągniemy wzór. Czyli jeżeli planujemy żakardy, które są w takich miejscach, jak na przykład końcówka rękawa, to sugeruję, żeby te żakardy były właśnie takimi drobniusieńkimi żakardami, żeby nie przeszkadzały później w ubieraniu. Natomiast żakardy, które znajdują się na samym dole sweterka, przy ściągaczu, mogą mieć już te nitki troszeczkę dłuższe, chociaż i tak pokażę Wam, jak je plątać o siebie, żeby właśnie te nitki nam nie wystawały i dziecko się o nie nie zaczepiało przy ubieraniu. Ale sugestia młodych mam, jeżeli robimy taki malusieńki sweterek jak mój, czyli tak naprawdę prawie dla noworodka, to w tym momencie, jeżeli robimy żakardy, to po pierwsze w takim miejscu, żeby nie przeciągać tam później rączki dziecka, a po drugie, jeżeli już, to tak, żeby z tyłu nie zostawały nam żadne nitki, o które można by się było zahaczyć paluszkiem. To tak z takich właśnie drobiazgów, o których trzeba pamiętać, kiedy dziergamy dla naprawdę malusieńkich dzieci. To są rzeczywiście drobiazgi, ale później pomagają przy ubieraniu. Szczególnie jeżeli dziergamy coś w prezencie i później dajemy to młodej mamie, która musi sobie poradzić z tym, żeby to włożyć dziecku przez głowę, przeciągnąć przez rączki. Ułatwmy jej tą pracę. Czyli dziergamy korpusik. To trochę tak jak w programach kulinarnych, gdzie program zaczynający się o 8:10 zaczyna się od krojenia warzyw, a o 8:15 jest już gotowa potrawka. To u nas może nie mija między 8:10 a 8:15 5 minut, troszeczkę więcej, ale rzeczywiście sweterek rośnie i to, co wczoraj było kończone na etapie łączenia przodu i tyłu i zostawiania rękawków, dzisiaj już przybyło sweterka w dół. I teraz to, co nas czeka, to żakard, o którym zaczęłam już mówić. Pierwsze pytanie jest takie, gdzie ten żakard zacząć, jeżeli mamy w ogóle cokolwiek w planach na dole, a jeżeli nawet nie żakard, to gdzie zacząć ściągacz. Trzeba to sobie ustalić, ale mamy już dosyć dużą próbkę, na której ustalać możemy. Jeżeli ja sobie ustaliłam, że ściągacz ma mieć około 2 cm z kawałeczkiem i żakard ma mieć około 2 cm, ewentualnie z kawałeczkiem, czyli około 4,5 cm mogę na to poświęcić. I mierzę sobie centymetrem, 4,5 cm, ile to jest okrążeń, dokładnie. I będę wiedziała, że jeżeli to jest powiedzmy 16 okrążeń, to podzielę to na pół. na 8 okrążeniach mogę zrobić żakard, na 8 okrążeniach zrobię ściągacz. Oczywiście, jeżeli ktoś ma w planach sukieneczkę, to jest dokładnie to samo. Oczywiście może ją poszerzać. Tutaj odsyłam do wzoru, który jest dostępny na stronie Intensywnie Kreatywna, ale podejście do miejsca, gdzie pojawia się żakard i wykończenie dołu jest identyczne. Musimy sobie same ustalić, ile centymetrów od pachy w dół ma mieć cały sweterek lub sukienka, ile centymetrów od dołu chcemy poświęcić na ściągacz czy żakard i ile to jest dokładnie okrążeń. A próbkę mamy już taką, że większej mieć nie możemy. Tak jak powiedziałam, ja sobie ustaliłam, że to jest mniej więcej 8 okrążeń na żakard, 8 okrążeń na ściągacz i za sekundkę zajmę się pokazywaniem Wam, jak to robię, takie wskazówki, jak sobie ułatwić pracę z kolorami, ale jeszcze jedno miejsce, żebyście wiedziały, jak wygląda w tym momencie, a wygląda dość kosmicznie, łączenie rękawka i miejsca, gdzie jest rozcięcie. Zobaczcie, że to się trzyma dosłownie na dwóch nitkach. Dlatego tak podkreślałam, że kiedy jesteśmy bardzo blisko tego miejsca, to nie usiłujemy tego mierzyć. Dopiero kiedy zejdziemy w dół i to nam się ustabilizuje, bo zauważcie, że tu dosłownie dwie nitki trzymają wszystko. I tak ma być na razie, bo później oczywiście uda nam się to wykończyć w ten sposób, że powstanie rzeczywiście dosyć silne zapięcie, które będzie wytrzymywało rozpinanie i zapinanie w tą i z powrotem. I oczywiście dorobimy też rękawki. Ale dzisiaj zajmiemy się żakardem i ściągaczem. Czy trzeba robić ściągacz? Nie, nie trzeba. Można zrobić plisę z plotem francuskim, można zrobić ściągacz, można zrobić plisę z plotem ryżowym. Tutaj macie do wyboru dosyć dużo. Ja ze względu na to, że to jednak sweterek, będę robiła ściągacz. Ale to mój wybór przy sweterku. Przy sukieneczce raczej wybrałabym plisę robioną czymś, co jest mieszanką prawych i lewych. Dlaczego? Żeby się nie wywijało. Ale zanim do tego dojdziemy, to najpierw wzorek. I tutaj pokażę Wam, jak wygląda bardzo profesjonalne projektowanie wzoru. Przygotujcie się na dość silne wrażenia estetyczne. Tak naprawdę ten sweterek powstaje w locie. Tak jak mówiłam, nie ma tutaj gotowego wzoru. To, co dziergamy, to dziergamy tak naprawdę na żywca, w locie, bez wcześniejszego przygotowania wszystkiego. I bardzo wiele wzorów tak powstaje, mało tego, bardzo wiele bardzo fajnych projektów również u Was powstaje dokładnie w taki sposób, ale to oznacza, że pewne elementy są projektowane prawie na tych przysłowiowych serwetkach śniadaniowych. I teraz przepraszam za wygląd tej kartki, ale tak wyglądała kartka, na której stwierdziłam, że narysuję wzorek. I on został rzeczywiście narysowany wstępnie, rozliczony wstępnie. Jak widzicie, mam tutaj te 2 i maksymalnie 2,5 cm tego żakardu i ściągacza i to naprawdę tak wygląda, że na takich karteczkach, ja je wprawdzie później wpinam w segregator, ale na takich karteczkach powstają wzorki. Mało tego, ten wzorek mniej więcej później na równie mało estetycznej kartce z zeszytu w kratkę rozrysowałam w kilku wariantach, żeby sobie wybrać ten wariant, który ostatecznie będę dziergać. Czyli który kolor, gdzie, jaka szerokość raportu. I to jest następna kartka, która wyląduje w segregatorze. Wcale nie piękna, wcale nie śliczna, wcale nie robiona w programie komputerowym, tylko długopisem na pierwszej, lepszej kartce, walcząc o to tylko, żeby znaleźć kartkę w kratkę. Ale pomijając to, to tak troszeczkę, żebyście wiedziały, że projektowanie wzorów zazwyczaj odbywa się bardzo spontanicznie i później właśnie na takich kartkach pojawiają się zapiski, notatki, wzorki, szkice. Ale to, co jest ważne, to jest ważna kwestia ilości oczek. W momencie, kiedy dojdziecie do wniosku, że żakard powinien się pojawić, przeliczcie sobie oczka, które macie na drutach. I sprawdźcie, czy te oczka udaje Wam się wpasować w jakikolwiek sposób we wzorek. Ja sobie przeliczyłam, że mam tyle oczek, a dokładnie 132, że te oczka bez żadnego problemu dają się podzielić przez 4 i ponieważ projektowałam wzorek, to sobie zaprojektowałam wzorek o raporcie z 4 oczek, czyli ja będę powtarzać 4 oczka, 4 oczka, 4 oczka i wpasowało mi się właśnie taki zygzak, ten, który był namalowany tutaj, w te 4 oczka po prostu idealnie. Ale podejście może być też inne, bo ja wzięłam liczbę oczek i zaprojektowałam sobie własny wzorek, ale Wy możecie chcieć zrobić inaczej, czyli macie wzorek i musicie go wpasować w liczbę oczek. I wtedy robimy to troszeczkę inaczej. Dostosowujemy nie wzorek do oczek, tylko oczka do wzoru. Już tłumaczę jak. Załóżmy taką sytuację, że macie ochotę na wzorek samochodziki i te samochodziki są rozrysowane na 8 oczkach. One są na 8 oczkach, czyli sprawdzamy, czy dookoła wzoru jest luz. Jednym słowem, czy jeżeli mam ten samochodzik, to mam jeszcze oczka zostawione po jednej i po drugiej stronie. Na wszelki wypadek najlepiej zrobić tak, że policzcie oczka tylko samego wzoru, czyli bez tego, co się dzieje dookoła, bez przerw, jakie zasugerowała autorka czy autor tego wzoru. Czyli liczymy sobie same oczka wzoru, bez żadnych dookoła. I niech to będzie te 8. Później dodajemy sobie co najmniej po jednym oczku z boczku, ale jednym, czyli tutaj. Oznacza to, że mamy razem 9 oczek, czyli będzie to wyglądało tak. Samochodzik, jedno oczko przerwy, samochodzik, jedno oczko przerwy, bo to jest takie minimum. Raczej nie chcemy, żeby wzory nam się sklejały. Zaraz zobaczymy, czy to jedno oczko to jest wszystko, ale to jedno musi być między wzorami, czyli mamy 9 oczek. I teraz zobaczcie, co robimy dalej. Powiedzmy, że ja mam na drutach 100 oczek, czyli jak podzielę to przez 9, to wyjdzie mi, że mogę wcisnąć 11 razy taki wzorek, czyli będę miała 11 samochodzików plus obok każdego samochodzika jedno oczko przerwy, i zostanie mi jedno oczko, bo mam 99 i jedno oczko do 100. I to jedno oczko gdzieś przy pierwszej możliwej okazji po prostu przerabiam 2 razem, żeby zmniejszyć liczbę oczek ze 100 do 99. Ale co zrobić, bo tak się nam ładnie wpasowało, ale co zrobić, jeżeli tych oczek mamy znacznie więcej? To znaczy, na przykład zostaje nam jeszcze 8 oczek. Nie 1, tylko 8. Wtedy można się zastanowić, czy nie zrobić tu 2 oczek, czyli razem będzie 10 i brakujące oczka sobie dodać. Tym bardziej, że żakardy czasami robimy ściślej. Czyli jak ja bym miała tych oczek 99 i 8, czyli 107, 10 oczek z tym dodatkowym jednym, czyli mam 10 razy 10 plus 7 i brakuje mi jeszcze 3, czyli 3 oczka w miarę regularnie na całym okrążeniu dodam. To będzie w zasadzie niezauważalne, a pozwoli nam wpasować wzór. Czyli jak widzicie, wzorek możemy wpasować bez większych problemów w oczka, które mamy, odejmując jedno lub 2 oczka, dodając jedno lub 2 oczka. Jeżeli projektujecie wzorek same, to możecie go zazwyczaj zaprojektować tak, żeby się wpasował idealnie w tą liczbę oczek, które mamy, ale w drugą stronę też da się to zrobić. To tak w skrócie o tym, co jeżeli chodzi o projektowanie wzorów i wpisywanie w liczbę oczek, a teraz zaczniemy sobie spokojnie dziergać i dodawać kolory. Zaczynamy w miejscu, gdzie jest początek okrążenia. Przy okazji, ponieważ mówiłam o Magic Loopie, ale go nie pokazałam, zobaczcie, że ja ostatecznie wzięłam dłuższą żyłkę i dziergam Magic Loopem, czyli z jednej strony mam pętelkę, z drugiej strony też mam pętelkę i przerabiam sobie takimi kawałkami, odcinkami. Za sekundkę to zobaczycie, te pętelki zawsze zostają. U mnie wzorek będzie potrzebował dwóch kolorów, czyli tych, które się już pojawiły. I zacznę od pomarańczu. Kiedy dziergamy Magic Loopem, to zawsze jedna zasada. Dolny drut wciskamy w oczka. Górny wyciągamy, żeby zrobić pętelkę, tu pilnując, żeby pętelka nam nie zniknęła. Nie ciągniemy za druty, ciągniemy za żyłkę. Dzięki temu Wasze druty przeżyją więcej. Czyli nie ciągnę za to, bo wtedy miejsce łączenia narażam na niewyobrażalne naprężenia. Ciągnę za żyłkę, jeśli tylko mogę. Muszę sobie najpierw dojść do początku okrążenia. I później mój wzorek przewiduje, że będę na początku dziergać taką sekwencję. 3 niebieskie, 1 pomarańczowe. No to zaczynamy. 3 niebieskie i 1 pomarańczowe. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób ja dodaję nitkę, akurat tutaj. W oczko, gdzie ma się znaleźć pierwsze kolorowe oczko, przeciągam, jakbym robiła na prawo i zdejmuję. I teraz uwaga. Nitka, końcówka, zostawiam sobie około 10 cm. Tak mniej więcej. I tą nitkę od razu zabezpieczę i wyrobię, żeby później nie trzeba było jej chować. Czyli zobaczcie, co się będzie działo. Następne oczka to są 3 oczka niebieskie u mnie. No to robię 1 niebieskie. I teraz uwaga, tą nitkę końcówkową, znajduję ją, niebieska i końcówka. Zaplatam o siebie. I znowu następne niebieskie. I teraz uwaga, zaplatam nie tylko nitkę końcówkową, ale też nitkę z kłębka pomarańczową, żeby nie ciągnąć za dużych fragmentów z tyłu. Czyli łapię 2 nitki i zaplatam z tym niebieskim. 3 niebieskie mam. Teraz następne jest pomarańczowe. Niebieskie sobie odkładam. Łapię pomarańczową z kłębka, ale znowu zawijam ją z końcówką. Następne jest niebieskie. Pomarańczową odkładam, lekko dociągam, lekko i znowu zaplatam niebieską z pomarańczową końcówką. Zaraz Wam pokażę po lewej stronie, jak to wygląda. I znowu następne niebieskie, a ja znowu zaplatam. Teraz, jak pamiętacie, nie ciągniemy z tyłu za długich nitek, bo to żakard dla dzieci, żeby im się paluszki w te nitki nie plątały, więc dalej robię niebieskie, ale zaplatam tym razem obie nitki, i końcówkę, i z kłębka. co najmniej 1 kawałek tak zrobię, czyli potrzebna mi pomarańczowa z kłębka, zaplatam ją z końcówką. Teraz niebieska, czyli pomarańczową odłożę, a niebieską zaplotę z końcówką. I znowu niebieska zapleciona z końcówką. 2 oczka to takie maksimum, gdzie możemy ciągnąć nieużywaną nitkę z tyłu, więc znowu niebieską zaplotę z oboma pomarańczowymi. Obiema, przepraszam. I jeszcze pomarańczowa, ale już nie zaplatam, bo zobaczcie, że zapletłyśmy oczka aż na takim długim kawałku. To zrobię tą pomarańczową i 2 niebieskie oczka. I już Wam pokazuję, co uzyskałyśmy z tyłu. Zobaczcie, że z przodu zaczął nam powstawać wzór. A teraz uwaga, spoglądamy na tył. Dociągamy leciutko nitki. Sprawdzamy, czy pierwsze oczko nie zrobiło nam się za duże. Gdyby się zrobiło za duże, to wystarczy tutaj delikatnie pociągnąć nitkę i ją przeciągnąć, ale Spójrzcie, co się stało. Po pierwsze, wszystkie nitki są malusieńkimi kawałkami prowadzone w kierunku robótki. To oznacza, że te malusieńkie kawałki, maksymalnie 2 oczka, nie ma w zasadzie możliwości, żeby w taki prosty sposób się w te niteczki zaplątać. Druga kwestia. Nitka końcówkowa, którą później musiałabym chować, ona już jest schowana, ona jest zaplątana o wszystkie te nitki. I w tej chwili jej nie obcinam, ja ją tak zostawię, ale po praniu, kiedy te nitki się już ułożą, wyschną, mogę tą nitkę po prostu obciąć na około centymetr i ona się będzie trzymać. Dokładnie tak samo potraktowałam nitki tutaj. Zobaczcie. Wszystkie nitki końcówkowe są zaplecione i zostawione na razie. Było 10 cm, zaplotłam około 2-3, reszta została. Po praniu je obetnę, ale tych nitek już w ogóle nie muszę dotykać, jeżeli chodzi o ich wykańczanie, zabezpieczanie, nie ma żadnych supełków. Jest lekkie zgrubienie. Zgrubienie, które jest naprawdę niewidoczne po tej stronie. Czyli to taka sugestia, jak pojawia się nowa włóczka, to możecie ją potraktować identycznie, jak ja przed chwilką potraktowałam tą pomarańczową. I teraz nitka końcówkowa, już o niej zapominam, przestaję ją już zaplatać, bo ileż można, ale nadal pamiętam o tym, żeby nie robić zbyt długich przerw, ciągnąc nitkę z tyłu całymi kawałami, czyli po 2 oczkach zaplotłam niebieskie i pomarańczowe, zrobiłam 3 oczko, lekko pociągam i robię 3 pomarańczowe, zmieniam nitki, niebieskie, niebieskie, 3 też będzie niebieskie, ale po zaplątaniu. Jak zauważyłyście, w momencie, kiedy tylko zaplączemy nitkę, to ta nitka, która jest niewykorzystywana, a tylko zaplątana, już Wam to pokazuję, ona lekko wyłazi na prawą stronę. Uparte. Zobaczcie. Widać ją. Ale wystarczy tą nitkę lekko pociągnąć i ona w tym momencie się ładnie układa z tyłu. Przestaje być widoczna z przodu. Czyli to zaplątywanie nitek nie wpływa na wygląd tego, co się dzieje z prawej strony. I jeszcze taka wskazówka, która już się pojawiła, żeby nitki z tyłu miały równe i dobre, właściwe naprężenie. Wystarczy przy robieniu żakardu rozciągnąć minimalnie oczka. Ja ich nie ściskam, ja je delikatnie rozciągam. Kiedy robię następne oczko, to ta nitka z tyłu dzięki temu układa się bardzo naturalnie. I układa się tak, jak powinna, żeby nie było tam zbyt wiszących nitek, ale nie było też nitek ściśniętych. Czyli zobaczcie, 3 oczka odległości, oczka są rozstrzelone, lekko naprężone. Ja pociągam tą nitkę tak, żeby ona mi tutaj leżała równiutko. Przerabiam kolejne oczko. I jak puszczę, to ta nitka jest idealnie ułożona. Ja w tej chwili pracuję z 2 kolorami. Za sekundę, za kilka rzędów okaże się, że będę pracowała z 3, ale będą też takie rzędy, kiedy może się okazać, że pracujemy z 1 kolorem. I co wtedy zrobić z nitką, która jest niepotrzebna? Taką nitkę będziemy zostawiać na początku okrążenia. Jeżeli ja wiem w moim wzorze, że w tej chwili robię, tego nie ma, to pomyłka. W tej chwili robię ten rządek, bo patrzę od góry, bo idę od góry i robię 3 niebieskie, 1 pomarańczowe. W następnym nadal będę robiła niebieskie i pomarańczowe, ale lekko przesunięte, ale zobaczcie, że mogłoby być tak, że to jest oddzielone rządkiem niebieskiego od tego. I wtedy pomarańczowy przez 1 okrążenie jest mi niepotrzebny. To go nie odcinam, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tylko kiedy skończę okrążenie, gdzie ten kolor jest mi potrzebny, to zostawiam nitkę tutaj, w tym miejscu i spokojnie ona na mnie czeka. Później ją sobie podniosę, kiedy będzie mi potrzebna w następnym okrążeniu. Czyli jeżeli wiem, że nitka będzie potrzebna, nie odcinamy. Tym bardziej, że te nasze żakardy są w miarę płaskie. Nie robimy ich bardzo wysokich. To tyle, jeżeli chodzi o sam żakard. Odeślę jeszcze do całego kursu żakardowania, gdyby ktoś chciał sobie pooglądać takie podstawy, jeżeli chodzi o żakard. Zachęcam Was bardzo do samodzielnego zaprojektowania wzoru. Między innymi dlatego, że to naprawdę fajna zabawa. Ale pamiętajcie też, że te żakardy tutaj, że one są bardzo drobne i delikatne. Więc nawet jeżeli ktoś wcześniej tego nie robił, nie dziergał dużych żakardów, radzę spróbować. Dobra wprawka. Mały, drobny żakard, który tak naprawdę może być bardzo prosty. Tak jak tu. Zobaczcie, że ja nie wykorzystuję żadnych skomplikowanych wzorów. Tak, kropeczki. To są tylko i wyłącznie kropeczki koloru. Efekt całkiem fajny. To ja sobie teraz zrobię mój żakard powolutku, uważnie, pilnując tego, żeby oczka się nie ściągały. I później pokażę Wam, jak podejść do zrobienia naprawdę ładnego ściągacza. Mało tego ściągacza, który ma troszeczkę mniejsze tendencje do rozciągania się w trakcie noszenia i prania niż inne ściągacze. Jeszcze mała wskazówka, co zrobić z nitką, która już na pewno nie będzie nam potrzebna. I tutaj podejdziemy do niej bardzo podobnie jak na początku. Czyli jeżeli ja już wiem, że pomarańczowa nitka jest mi na bank niepotrzebna, to ją obcinam, zostawiając te 10, troszeczkę więcej nawet centymetrów. Mogę się jej pozbyć przy okazji, rozpontując pozostałe. I teraz moje podejście będzie identyczne jak wcześniej. Czyli dziergać będę to, co mówi mi wzór. Czyli tu jasny niebieski. Ale później przed każdym kolejnym oczkiem będę zaplatać tą nitkę. Czyli tak, znowu jasny niebieski, ale nitka została zapleciona. Znowu jasny niebieski, ale zaplatam ze wszystkimi nitkami, żeby granatową też pociągnąć do przodu. Pociągam, żeby mi się tu wszystko ładnie ułożyło. Teraz potrzebny mi jest granatowy, ale znowu zaplatam z pomarańczowym. Czyli ciągnę pomarańczową nitkę dalej, tak samo jak na początku. Dzięki temu znowu nie będzie potrzebna jasna nitka i pomarańczowa zapleciona. Dzięki temu znowu nie będzie potrzebne żadne specjalne wykańczanie później i chowanie tej nitki. Wystarczy ją przyciąć już po praniu i suszeniu. I znowu trzecie oczko w tym samym kolorze, to już zaplątuję o wszystko. I tak przez spory kawałek, powiedzmy co najmniej te 3-4 cm. Spójrzcie jeszcze na wszelki wypadek, jak wygląda ta lewa strona. Zauważcie, że tych nitek jest tu sporo, bo ja pracuję z 3 kolorami, ale jak widać one są o siebie pozaplątywane. Czyli znowu dbamy o to, żeby przy żakardzie nie było zbyt długich nitek, żeby tutaj o nic później nie zaczepiać. Takie 3 oczka to już jest naprawdę maksimum. Co 2 byłoby jeszcze lepiej, jeżeli mamy cierpliwość właśnie do zaplatania oczek. To ja dalej będę żakardować i spotkamy się przy ściągaczu. Żakardzik mam gotowy, bardzo mini. I teraz uwaga, kiedy go kończymy, tak naprawdę jesteśmy jakieś 2 rządki dalej, to warto zrobić dziwną, ale pomocną rzecz. To znaczy rozciągnąć i pociągnąć, rozciągnąć i pociągnąć. Tym sposobem wyrównujemy nitki i sprawiamy, że oczka są równiejsze. Nie zrobicie temu krzywdy. Zauważcie tylko, że ja nie robię tego, nie łapię za jedno oczko, tylko staram się to złapać troszkę szerzej i później rozciągając w tą stronę, żeby złapać za całość. Jak widzicie, pojawił się już nowy kolor. To będzie kolor mojego ściągacza. I teraz ja pierwsze okrążenie kolorem ściągacza dziergam prawymi. Dlaczego? Już tłumaczę, a nawet pokazuję czemu. Gdybym zaczęła dziergać od razu nowym kolorem ściągacz, co zrobię tutaj na fragmenciku, to zobaczcie, co się stanie, kiedy będę dziergała lewe oczka. Czyli ściągacz pojedynczy. Prawe, lewe, prawe, lewe. Zobaczcie, co się dzieje. Lewe oczka mają żeberka. Żeberka, które powstają z poprzedniego oczka, a poprzednie oczko jest innego koloru. I takie kreseczki na początku ściągacza pojawiałyby się wszędzie. Mało estetyczne. Dlatego lepiej jedno okrążenie zrobić prawymi, już w kolorze ściągacza, ale jeszcze nie dziergając samego ściągacza. I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy zaczynam dziergać. Prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. Te żeberka lewych oczek są już w kolorze docelowym i wygląda to znacznie lepiej. I to jest jedna kwestia. Teraz druga kwestia. Powiedziałam, że zrobimy ściągacz, który jest troszeczkę lepszą wersją zwykłego ściągacza. Estetyczniejszą, ładniejszą, wytrzymalszą. Dzięki czemu? Dzięki prawym przekręconym. Czyli lewe oczka dziergam normalnie, ale prawe oczka, pamiętacie jak mówiłam, wbijajcie się tak, żeby nóżki się nie krzyżowały, czyli od lewej strony, kiedy robimy w okrążeniach. No to teraz będzie wersja numer 2. Wbijajcie się tak, żeby nóżki się krzyżowały, ale zawsze w tą samą stronę. Czyli w moim przypadku najłatwiej jest wbić się po prostu od prawej strony i skrzyżować nóżki tak, żeby prawa stała się lewą. Czyli cała tajemnica niezwykłych, lepszych, ładnych ściągaczy to robienie prawych przekręconych. Nie lewych, tylko samych prawych. Lewe robimy normalnie. Kiedy robimy w okrążeniach, to takie podejście jest bardzo łatwe, bo prawe nad prawymi zawsze robimy przekręcone. Zawsze w tą samą stronę, każde prawe oczko jako oczko przekręcone. Za sekundkę już widać, że te oczka wyglądają troszkę inaczej, wychodzą bardziej do przodu, są wyraźniejsze. Za sekundkę pokażę Wam, jak to wygląda, kiedy jesteśmy już, kawałeczek tego ściągacza istnieje. Zobaczycie, że te ściągacze są rzeczywiście bardzo ładne. Te oczka wychodzą jak takie małe świderki. Teraz pytanie. Czy powinnam zmienić druty? Kiedy robię ściągacz, czyli coś, co i tak ściągnie, to nie muszę koniecznie zmieniać drutów na mniejsze. Ale jeżeli będziecie robić tutaj nie ściągacz, a jakąkolwiek plisę z plotem francuskim, ryżowym, podwójnym ryżem i cokolwiek innego, co nie jest ściągaczem, to bardzo mocno sugeruję, żeby zmienić druty o ćwierć rozmiaru lub o pół rozmiaru mniejsze. A jeżeli nie macie, to żeby dziergać bardzo, bardzo ścisło. Dlaczego? Ponieważ takie wzory delikatnie rozpychają. I jeżeli robicie sukienkę, to to nie przeszkadza, bo ta plisa po prostu będzie minimalnie szersza. Ale jeżeli robicie sweterek, to nie bardzo zależy nam na tym, żeby kończąca plisa nagle się okazała prawie jak falbanka. Przesadzam, ale żeby była szersza. Dlatego przy plisach, które są francusko-ryżowe, sugeruję zmianę drutów na mniejsze. Przy ściągaczu możemy zostać przy tym, co jest. Jeżeli ktoś zmieni druty na mniejsze, też jest to jak najbardziej pożądane. Ja jestem leniwa, nie zmienię, będę dziergała minimalnie ściślej i zostanę przy tym samym rozmiarze drutów. To teraz moje 2 cm ściągacza przede mną, a przy okazji, przechodząc przez kolejne oczka, będę sobie rozciągała żakard, żeby wyrównać wszystkie możliwe oczka. Mały, mini, wąski ściągacz, ale tak samo mini jak cały sweterek jest gotowy. I zobaczcie to, o czym mówiłam. Przekręcone prawe, tylko prawe, nie lewe, powodują, że cały ściągacz wygląda bardzo ładnie. Ja akurat jestem osobą, która na to, jak wyglądają ściągacze, zwraca wielką uwagę i te prawe muszą być rzeczywiście ładnie wyglądające, żebym ja była zadowolona. Ale druga kwestia jest taka, że przerabianie oczu, które są przekręcone, powoduje, że one są troszeczkę ściślejsze. I to, że są ściślejsze, sprawia, że później przy praniu i użytkowaniu ten ściągacz się tak szybko nie usiłuje rozciągnąć. Musimy jeszcze zamknąć oczka tego ściągacza. Można to zrobić używając włoskiego sposobu zamykania oczek. Link znajdziecie oczywiście na stronie, ale można też zamknąć używając naszego najbardziej popularnego, którego używamy tak często, czyli elastycznego sposobu zamykania oczek, ale tutaj będziemy pamiętać, że mamy prawe i lewe i do tego będziemy się stosować. Czyli zaczynamy. Jak prawe to na prawo, jak lewe to na lewo i te dwa oczka wracają na lewy drut i przerabiamy je jako dwa razem na prawo. Wbijając się porządnie, co mi się nie za bardzo udaje. Ścisło. Następne oczko jest prawe, tylko dwa pierwsze oczka przerabiamy równocześnie. Teraz będziemy już przerabiać tylko po jednym. Następne jest prawe. I razem z oczkiem, które już było na prawym drucie, wracają na lewy drut i przerabiamy je razem na prawo. Następne oczko jest lewe. To najpierw przerabiam je na lewo i teraz oba oczka wracają i przerabiam je jako dwa razem na prawo. Następne oczko jest prawe, więc tak, dobrze się domyślacie, przerabiamy na prawo. I dwa razem na prawo. Lewe, czyli najpierw to jedno po prostu na lewo i dwa razem na prawo. I tym sposobem, wędrując sobie przez oczka, zamykamy powolutku. To zamknięcie jest dość elastyczne. Fakt, że przerabiamy każde oczka najpierw zgodnie z tym, jak nam schodzą z drutu, powoduje, że zakończenie tych oczek jest ładne tuż przed łańcuszkiem i właśnie na samym brzegu powstaje całkiem ładny łańcuszek. Czy można zamknąć tak po prostu? Można, tylko wtedy możemy stracić trochę na elastyczności, a jednak zależy nam na tym, żeby to zamknięcie było dość elastyczne, żeby się to wygodniej zakładało. Czyli w ten sposób przez cały okrąg, ja sobie tutaj nawet wyciągnę już drut, bo gdzie indziej miałam pętelkę od Magic Loopa, zamknę wszystkie kolejne oczka, a kiedy dojdę do tego miejsca, czyli na końcu, to pomagając sobie szydełkiem przeciągnę nitkę z zamkniętego ostatniego oczka przez początek zamykania, bo zobaczcie, że tu jest taka dziura, czyli przez to oczko, przez pierwsze zamknięte, tak żeby tą dziurę zamknąć. Czyli kiedy nitka będzie tutaj, to szydełkiem przeciągnę ją przez to oczko i dopiero wtedy zabezpieczę nitkę po lewej stronie i ją schowam. Tym sposobem uroczy, bo nie da się tego inaczej powiedzieć, malutki sweterek zaczyna coraz bardziej przypominać rzeczywiście sweterek. Następną rzeczą jeszcze nie będzie zapięcie. W ramach następnej imprezy rozrywkowej, następnego etapu dziergania będą rękawki. Czyli zajmiemy się tym, co zostało nam na prowizorycznym szydełkowym łańcuszku i będziemy dziergać rękawy. Powiem, jak zrobić wersję z krótkim rękawkiem i to będzie bardzo szybkie, bo zamkniemy tak naprawdę oczka, robiąc plisę już tutaj, ale opowiem też, jak zrobić długi rękaw, jak odjąć oczka i co jeszcze ważniejsze, jak wykończyć taki rękawek, żeby można go było zrobić troszkę dłuższego i dało się go odwijać, a później nosić już normalnie odwinięty, kiedy dziecko troszkę urośnie i rączki będą dłuższe. Czyli to, co zawsze jest problemem, że mamy rękawek, który musi rosnąć razem z dzieckiem. Tam nie ściągacz, tylko będziemy używać innego rodzaju wykończenia. Czyli następny etap zajmiemy się rękawami, ale na razie zamykamy oczka ściągacza. Jeszcze dwa słowa na temat ściągacza, tak żeby nikt się tutaj nie stresował. To, że ściągacz zaczyna się lekko przekrzywiać w stronę, w którą były zakręcane oczka, to w 100% normalne. Po praniu daje się to wyprostować. Także tutaj nie stresujemy się, że w tym momencie ten ściągacz lekko przechyla nam się w tą stronę, w którą były zakręcane oczka. Ale ściągacz ściągaczem, czas najwyższy na zajęcie się rękawkami. Nieważne, od którego rękawka zaczniemy, możemy zacząć od tego bardziej delikatnego, czyli tam, gdzie mamy jedną, no dwie niteczki, które nam trzymają ten rękawek. I pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście musimy powolutku wyjąć nitkę z pierwszej pętelki, tam, gdzie zrobiłam sobie supełek. O ile nam się uda, to znaczy mnie się uda, ponieważ mam nitkę, która się rozdwaja, ale już. O, mamy. I zazwyczaj po wyjęciu jeden lub dwa razy z pętelek, zależnie jak zakończyłyście, ta nitka zaczyna nam się pruć. Ale nie prujemy dalej, żeby nam żadne oczko nie uciekło. Kto ze mną dziergał, ten doskonale wie. Najpierw druty w oczko, a potem dopiero prujemy. Mam moje druty i zobaczcie, że do tych małych rękawków mam bardzo długą żyłkę, bo przy tak małym obwodzie zostaje mi tylko Magic Loop lub 5 drutów skarpetkowych. Jeżeli ktoś lubi, to zachęcam. I teraz zobaczcie, że mam lewą stronę ułożoną przodem do mnie. Najpierw drut wylądował w oczku, a dopiero potem delikatnie wyjmuję nitkę, która trzymała to oczko. I znowu następne oczko, mogę nawet włożyć następne i dopiero delikatnie pruję, ale tylko tyle, ile oczek mam już na drutach. I znowu kolejne. Nie trzeba robić tego po kilka, można po jednym. Uważajcie tylko, żeby wbijać się tylko i wyłącznie w oczko, bo jeżeli wbijecie się we włóczkę, która to oczko trzyma, to to nam się zahamuje, czyli nie będzie można dalej pruć. Gdyby się okazało, że taki zator pruciowy jest taki, że nie możecie sobie z nim poradzić i po prostu nie da się dalej pruć, to spokojnie obcinamy tą resztkową nitkę króciutko, wyjmujemy sobie włóczkę z oczka po kawałeczku, poszczególnymi włóknami i później prujemy już w miarę normalnie dalej. Jak widzicie, ja Wam tu opowiadam, a jednocześnie spokojnie nabieram sobie oczka na druty. Delikatnie, żeby ich nie porozciągać, ale nie powinno się to zdarzyć, jeżeli nic dziwnego się z tymi oczkami nie działo w międzyczasie. I kiedy dojdę tak mniej więcej do połowy, czyli jeszcze kilka oczek, to już będę się przygotowywać do tego Magic Loopa, czyli sobie przeciągnę druty na drugą stronę. To nie musi być idealnie w połowie, na pewno nie będę liczyć oczek, jestem zbyt leniwa na to. Gdzieś w połowie, powiedzmy, że tu. Wyciągam, tak żebym była w stanie zrobić pętelkę i dalszą część, mniej więcej połowę, zaczynam wkładać znowu na druty, ale już zostawiając sobie pętelkę. Tak, żeby ten rękawek mi się naturalnie złożył na pół, bo całego nie nabierzemy na druty, szczególnie, że wtedy zaczniemy bardzo naciągać to miejsce. Czyli jeżeli Magic Loop, to w połowie, mniej więcej, nie musi być idealnie w połowie, może być bardzo nie w połowie. Spokojnie nabieramy sobie oczka na drugą część, pętelkę zostawiając na środku. To ja teraz zrobię to do końca, czyli przełożę wszystkie możliwe oczka, które są trzymane przez ten prowizoryczny łańcuszek i za sekundkę zajmiemy się nabieraniem oczek, które będą nas chroniły przed dziurą pod pachą, bo na razie mamy jak w banku, że taka dziura może nam się pojawić. I za sekundkę zrobimy wszystko, żeby tej dziurze zapobiec. Ostatnie oczko, które będziemy nabierać, zazwyczaj trzeba sobie wyciągnąć z dzianiny. Dosłownie, łapiąc za, tak porządnie łapiąc za te wszystkie dodatkowe nitki, pociągnąć do góry, bo bardzo często to ostatnie oczko jest po prostu wciśnięte i wciągnięte w dzianinę. I dopiero kiedy ono jest, to prujemy do końca. Miałam bardzo długą nitkę na niewiele oczek. Wszystkie oczka mam mniej więcej podzielone na pół, naprawdę mniej więcej, tutaj się nie przejmujemy za bardzo. I teraz Wyciągnę sobie ten drut, zostawiając sobie pętelkę po jednej i po drugiej stronie i zaczniemy dziergać. I teraz, jeżeli zacznę dziergać, bo zobaczcie, że tu nie mam żadnych dodatkowych oczek. Jeżeli zacznę dziergać tak po prostu, zamykając oczka, czyli to będzie pierwsze, to będzie ostatnie, to tu powstanie mi coś, co najwyżej możemy twierdzić, że jest wywiecznikiem pod pachą, ale nie o to nam chodzi. Czyli musimy zaradzić temu, żeby nam nie powstawały takie dziwne rzeczy. Ale zanim to zrobimy sobie jedno okrążenie, już używając drutów i włóczki, czyli przerabiając oczka, a te dodatkowe zabezpieczające oczko dodamy w następnym okrążeniu. Dlaczego tak? Bo tak będzie nam troszeczkę łatwiej te oczka tutaj zlokalizować. Czyli trzymam sobie włóczkę i zaczynam dziergać. Uwaga, spójrzcie, jak są ułożone oczka, bo mogłyście je wkładać na druty w dowolnej konfiguracji, czyli za każdym razem, przy każdym oczku, w tym okrążeniu patrzymy, czy przypadkiem nie usiłujemy przerobić oczek przekręconych. Teraz, kiedy mamy kilka oczek przerobionych, to tą nitkę na razie bardzo prowizorycznie, ja ją dosłownie okręcę dookoła tego miejsca tutaj i zrobię supełek, żeby się tylko trzymała. Dlaczego? Żeby pierwsze oczka mi się nie rozciągały, a już szczególnie u mnie, bo mam bardzo śliską włóczkę. To jest bardzo prowizoryczny supełek, on się zaraz będzie rozwiązywał, ale o to chodzi, żeby to przytrzymać, żeby te oczka się nie rozciągały w sposób niekontrolowany. I dziergamy pierwsze okrążenie, jeszcze raz powiem, bardzo uważnie patrząc na to, co się dzieje z oczkami, pilnując, żeby nóżki nie były przekręcone. Ostatnie oczka z tego drutu, jestem na górze rękawka, poprawię, bo złapałam włóczkę z poprzedniego i teraz, jak w Magic Loopie, obracam, dolne wciskam, górne wyciągam, delikatnie na razie, bo za druty, a później jak najszybciej za żyłkę. I dziergam drugą część, tylko sobie odplączę włóczkę. Do znudzenia będę powtarzać, że kiedy dziergamy Magic Loopem albo dziergamy na 5 drutach i zmieniamy druty, to te oczka dociągamy. Nie fanatycznie, nie histerycznie, żeby te oczka nie były znacznie mniejsze, ale dociągamy tak znacznie. Nie przejmujcie się, że te oczka robią się ścisłe. One później się wyrównają i nie będzie nawet śladu. Ale jeżeli ich nie będziecie dociągać, to powstanie w tym miejscu wyraźna linia, która pokazuje, gdzie miałyście pętelkę z Magic Loopa. Czyli trzeba sobie właśnie wypracować taki odpowiednie naprężenie nitki, taki odpowiedni naciąg, żeby nie powstawały tam ślady, ale jednocześnie, żeby nie zniekształcić oczek. I teraz to, co ważne, czyli będziemy dodawać oczka, żeby zamaskować tą dziurę. Zobaczcie, że ta dziura tak naprawdę powstaje w tym miejscu, tam gdzie mamy taki króciutki brzeg i dokładnie w tym miejscu nabiorę jedno oczko tutaj, tylko pod dwie nitki. Nie pod jedną, bo wtedy będziemy mieć nową dziurę, tylko pod dwie. Jedno oczko. Jeżeli wydaje nam się, że ta dziura tutaj jest za duża, wtedy możecie spokojnie spróbować zrobić to oczko jako przekręcone. Tylko żeby to zrobić, to przyda nam się drugi drut. Czyli te dwie niteczki lądują na lewym drucie i teraz je sobie obracamy. To będzie troszkę bardziej widać, ale wtedy nie ma szansy na żadną dziurę. Widzicie? Zniknęła. I teraz, jeżeli nadal wam się wydaje, że będzie jeszcze dziura, to możemy dodać trzecie oczko na środku. Tutaj, znowu pod dwie nitki. Ale spróbujmy zobaczyć, co będzie, jeżeli dodamy to oczko na drugim przeciwległym brzegu. I teraz, ja sobie tu odplączę to, co nawywijałam z tą nitką. O właśnie, ten prowizoryczny supełek. Drugi brzeg rękawka, teraz muszę sobie znaleźć brzeg rękawa, bo pamiętajcie, że tutaj mamy jeszcze rozcięcie. Drugi brzeg rękawka jest tutaj, w tym miejscu. I znowu wbijam się pod dwie nitki, dociągam i sprawdzam, co się dzieje. No niestety nadal mam dziurę, czyli będę musiała jeszcze wbić się pod te dwie nitki. I znowu najlepiej pomóc sobie drugim drutem. Czyli dodam razem 3 oczka. Mam. Zobaczcie, że dziura mi zniknęła. Teraz wracam do rękawka i znowu przekręcę to, żeby nie było wątpliwości, że żadna dziura mi nie powstanie, tylko muszę znaleźć dwie nitki, a nie 3 i nie jedną. Uważajcie tutaj, żeby się wbić w bok rękawka, a nie w bok rozcięcia. I jeszcze pod włóczkę, a nie we włóczkę. Strasznie dużo rzeczy. I zobaczcie, że w tym momencie wszystkie dziurki zniknęły. Nie ma ich. Jak za sekundkę zrobię następne okrążenie, to pokażę Wam, jak to wygląda, ale w tym momencie tutaj pierwszą nitkę, końcówkę, zawiązuję już dosyć porządnym supłem z nitką, którą przed chwilą robiłam. Później te nitki zabezpieczę dodatkowo i schowam, ale na razie, żeby to funkcjonowało już jako stabilizator oczek, czyli żeby oczka nam się nie usiłowały rozciągnąć. To ja teraz zrobię następne okrążenie, czyli znowu dolne druty wciskam, górny wyjmuję delikatnie i jak najszybciej za żyłkę. I dziergamy następne okrążenie całe i za sekundkę pokażę Wam, jak wygląda połączenie tego rękawka, jak dodałam te 3 oczka. Jedno na brzegu, jedno na dole i na drugim brzegu, tak żeby zniwelować w 100% możliwość właśnie powstawania takiej dziury. Czyli ja sobie teraz robię prawe oczka i za sekundkę pokażę Wam, jaki efekt dały moje działania. Teraz musimy się dobrze przyjrzeć, bo to jest ten problematyczny rękawek, w którym mamy nie tylko rękaw, ale też rozcięcie. I teraz, cokolwiek się dzieje z oczkami przy rozcięciu, to znaczy, jeżeli mamy wydłużone oczka tutaj, nie przejmujemy się i jeżeli oczko, które było łapane wtedy, pamiętacie, troszeczkę inaczej się wbijałyśmy, tu się cokolwiek dzieje, to też się nie przejmujcie, bo to są rzeczy, którymi będziemy się zajmować przy okazji zapięcia. Nas interesuje to, czy jak spojrzymy na ten rękawek w tym miejscu, sobie go tu złożymy, to czy nie pojawiają się dziwne dziury powyżej tego miejsca. Jeżeli, to znaczy, że należałoby nabrać jeszcze raz oczka i dokładniej dodać te nowe oczka, koniecznie je przekręcając, żeby nie było dziur. To dość specyficzne robienie rękawka, bo my tu nie mamy żadnego podkroju pachy. Gdyby ten podkrój był, to możliwości powstania takich dziur byłyby mniejsze, ale sweterek jest na tyle malutki, że nie ma to większego sensu. Czyli dodajemy oczka, zamykając wszystkie możliwe dziury. Natomiast nie przejmujemy się na przykład tym, ani właśnie tym miejscem, gdzie to pierwsze oczko jest zahaczone. To wszystko nam zniknie. To teraz rękawek jest gotowy do dalszego dziergania, ale powstaje pytanie. No dobrze, rękawy się zwęża. Rękawki w rzeczach dla małych dzieci też, ale, no właśnie, jest pewne ale. Bardzo wiele młodych mam, jak się rozmawia z nimi na temat tego, jakie powinny być idealne sweterki, żeby się dobrze zakładały dzieciom, to mówią, że rękawki nie mogą być za wąskie, bo później dziecku jest ciężko przepchnąć rączkę, a mamie jest ciężko włożyć dłoń, żeby pomóc. Czyli musimy sobie spojrzeć na ten rękawek i zastanowić się, czy jeżeli wyszedł nam bardzo szeroki, a dziergamy dla dziecka nie najmniejszego, czyli nie dla niemowlęcia, to oczywiście zaczynamy rękawek zwężać. I wtedy zwężamy go co tyle samo okrążeń, zawsze zabieramy 2 oczka w takim zwężającym okrążeniu. I zasada generalna jest taka, że zwęża się co mniej więcej 2 cm. Jeżeli ten rękawek jest bardzo szeroki, to można zwężać gęściej, co półtora. Jeżeli ten rękawek jest wąski i nie chcemy, żeby nam się bardzo zwęził, to zwężajmy co 2, a nawet co 2,5. Tutaj trzeba podjąć decyzję na podstawie tego, co mamy w tym miejscu. Ale jeżeli dziergamy rękawek, który jest w sweterku, tak jak w moim przypadku, tak naprawdę dla niemowlęcia, to ja w tym momencie będę musiała to zmierzyć i zastanowić się, czy w ogóle chcę zwężać. Bo może się okazać, że ta szerokość jest na tyle dobra, że nie będzie przeszkadzała, to znaczy, że rękawki nie będą nam tutaj fruwać i podejrzewam, że ja będę zwężała mniej więcej co 2 cm, może 2,5, tak żeby go zwęzić minimalnie, ale bez przesady, czyli żeby nie wyszedł mi za wąski. Nie zmienia to faktu, że należy wiedzieć, że jeżeli już zwężamy, to jak zwężamy. Już pokazuję. Kiedy już dochodzimy do okrążenia, które jest naszym okrążeniem zwężającym i mamy zabrać jakiekolwiek oczka, to pamiętajmy, że te nasze rękawki są malutkie i wąziutkie, bo jednak to dziecięce. W sweterku dla dorosłych byłoby tak, że pierwsze oczko okrążenia i ostatnie oczko okrążenia zostają bez żadnych zmian, a zwęża się na drugim, trzecim, przedostatnim i przedostatnim. Ale my będziemy zwężać mimo wszystko na pierwszym, drugim i ostatnim i przedostatnim w okrążeniu. I teraz, ja mam zawsze jedną zasadę przy zwężaniu, że zawsze zwężam tak, robię dwa razem, żeby oczka kładły mi się w kierunku środka rękawa, czyli tego miejsca. W przypadku prawych oczek one mają mordki w lewą stronę i po tej stronie wystarczy po prostu wbić się w dwa oczka i przerobić je razem na prawo. Dociągamy, pamiętajcie o tym. I to tyle. Pierwsze oczko zostało zjedzone. Później dziergam całe okrążenie, a jednocześnie powiem Wam, że tak naprawdę w moim przypadku powinnam mieć już obok kartkę i na tej kartce powinnam bardzo dokładnie okrążenie po okrążeniu pokazywać sobie, ile okrążeń mam zrobione i które okrążenia są zwężające. Dlaczego? Bo później muszę to odtworzyć na drugim rękawku. Czyli ja zaraz nadrobię te zaległości i zapiszę sobie 3 okrążenia, które już zrobiłam i że w czwartym odjęłam sobie po jednej i po drugiej stronie początku rękawka 2 oczka. Mamy. Pamiętajcie, że to jest szczyt rękawa. Na szczycie rękawa nigdy niczego nie odejmujemy, bo to widać. Zawsze odejmujemy na początku okrążenia, czyli w tym miejscu, gdzie rękawek dotyka ciała, dotyka boku sweterka. Może to bardziej właściwe określenie. I teraz dziergamy sobie to okrążenie, aż zostaną nam 2 oczka. Tym razem znowu, one muszą mi się położyć w kierunku początku okrążenia, czyli na lewo. Ale tym razem, żeby to zrobić, muszę jedno zdjąć, zobaczcie, że wbijam się od lewej, drugie zdjąć i przełożyć je razem na lewy drut tak, żeby były otworami w prawą stronę. I dopiero teraz przerobić na prawo jako 2 razem. Tak, żeby mi się razem położyły na lewo. Znowu mocno dociągam. Tym sposobem odejmujemy, jeżeli mamy okrążenie, gdzie mamy odjąć oczka, to wtedy odejmujemy je w jednym okrążeniu w 2 miejscach. Na początku, na końcu. U mnie zawsze tak, żeby się położyło w kierunku początku okrążenia. Czyli pierwszy raz, żeby się położyło w prawą stronę, drugi raz, żeby było skierowane w lewą stronę. Długość rękawka oczywiście dowolna, ale obiecałam Wam, że podpowiem, jak wykończyć taki rękawek tak, żeby dało się go bez żadnego problemu wywinąć na lewą stronę, czyli żeby można było zrobić rękawek dłuższy i później użytkować sweterek troszkę dłużej, kiedy dziecko rośnie i wydłużają się też rączki. To już mówię. Wykończenie rękawka spójrzcie na ściągacz. Jeżeli robimy ściągacz, gdzie wykorzystujemy przekręcone prawe oczka, to lewa i prawa strona ściągacza nie wygląda tak samo. ta lewa strona wygląda troszkę inaczej. I teraz, jeżeli ten wygląd lewej strony nam nie przeszkadza, to jest to jedna z możliwości. Czyli możemy wykończyć nasz rękawek takim ściągaczem albo zwykłym ściągaczem, bo on wtedy wygląda identycznie z prawej i lewej strony robótki. Ale ogólnie rzecz biorąc, bezproblemowo po lewej i prawej stronie identycznie wygląda splot francuski. Czyli splot, w którym dziergając w okrążeniach, dziergamy jedno okrążenie prawymi, drugie okrążenie lewymi i tak na zmianę. Okrążenie prawymi, okrążenie lewymi. Dzięki temu uzyskujemy coś, co się nie zaczyna wywijać i można to samodzielnie decydując, w którym miejscu to zagiąć, bo zagina się też bardzo łatwo i to jest wyższość splotu francuskiego nad ściągaczem. Ściągacz nie wywija się tak łatwo, bo jego wzór jest prostopadły do kierunku, w jakim chcemy zagiąć mankiet. I to jest minus ściągacza, jeżeli chcemy go wykończyć nim podwijane rękawki. Natomiast splot francuski będzie się wywijał, w nim tak naprawdę idą tak oczka. I bardzo łatwo jest go odwinąć i on zostanie odwinięty. Dlatego ja mam zamiar wykończyć rękawki, kiedy już do tego dojdę, właśnie z plotem francuskim. Czyli kiedy dojdę do miejsca, gdzie chcę zacząć mankiet, zmienię druty na cieńsze. Koniecznie, bo splot francuski ma to do siebie, że jest minimalnie szerszy niż prawe oczka. Bo tam jest na zmianę prawe, lewe. I kiedy zmienię te druty na minimalnie cieńsze, zrobię pierwsze okrążenie nowym kolorem prawymi oczkami, a później kolejne okrążenie lewymi, prawymi, lewymi, prawymi, tworząc plisę, która będzie mi się bardzo łatwo wywijała. Polecam, jeżeli macie w planach produkowanie sweterka, gdzie z założenia rękawek ma się odwinąć. Pytanie, czy dół można wykończyć identycznie? No pewnie, że tak, jeżeli ktoś nie ma ochoty na to, żeby tu był ściągacz, a tu w rękawku był splot francuski, może również dół całego sweterka wykończyć splotem francuskim, o czym mówiłam. Dlaczego? Bo też nie będzie się wywijać. Czyli mamy tutaj dwie możliwości i możemy sobie spokojnie skorzystać z jednej z nich, albo ściągacz, albo splot francuski, ale bardzo podkreślam, jeśli mamy odwijać później rękawki, to ten drugi będzie znacznie lepszy. Kolejny odcinek to już będą wykończenia, czyli będziemy się zajmować plisą zapięcia jako pierwszą i później będziemy również wykańczać górę sweterka, czyli zajmować się tym, co się dzieje pod szyją. Dwie rzeczy, które będą wymagały od nas sporo precyzji, ale za to spowodują, że cały sweterek nabierze tego czegoś, bo wykończenia sprawiają właśnie, że wszystko zaczyna wyglądać perfekcyjnie. Przypominam, że oprócz dzierganej plisy, która się tu pojawi, przydadzą się też, szczególnie jeżeli ktoś planuje zatrzaski, przydadzą się też miękkie, wąskie, takie mniej więcej centymetrowe wstążeczki, którymi będziemy podszywać zapięcie, żeby było ono znacznie wytrzymalsze. Więc jeżeli ktoś ich jeszcze nie ma albo ich nie wybrał spośród zapasów, to sugeruję, żeby wybrał. Nie potrzeba ich dużo, bo zobaczcie, że będą nam potrzebne dwa kawałki, nieco dłuższe niż to rozcięcie. Czyli dwa osobne, mogą być w różnych kolorach, dłuższe nieco niż to rozcięcie, żebyśmy mogły je ładnie wykończyć i takie będziemy podszywać w dwóch miejscach. Na plisie pod spodem i na plisie na dole, tak żeby zatrzaski były idealnie przyszyte i później nam się nie wyrywały z samego sweterka, ani nie zniekształcały oczek. Jeżeli ktoś nie planuje użycia zapięcia na zatrzaski, tylko planuję użycie guziczków, bo też powiem, jak to zrobić, chociaż tego robić nie będę, to tutaj ta Plisa jest opcjonalna, jeżeli chodzi o podszywanie jej tasiemką. Można i bardzo sugeruję, ale nie trzeba. Natomiast jeżeli ktoś chce zrobić sobie zawiązywane to miejsce, czyli wszyć tylko i wyłącznie tasiemki, to tutaj ta plisa już jest naprawdę bardzo opcjonalna. Można, bo to ładnie wygląda, ale na pewno nie jest to wtedy konieczne, bo tam jednak przy rozwiązywaniu ciągniemy znacznie mniej niż przy rozpinaniu, kiedy mamy zatrzaski. To tak, żebyście wiedziały, co trzeba przygotować również, ponieważ pojawi się w kolejnej części, gdzie będziemy się zajmować właśnie zapięciem i wykończeniem góry. A na razie dwa rękawki. Krótkie, małe, ale jednak. A na koniec jeszcze informacja dla osób, które nie chcą robić długich rękawów, tylko chciałyby zrobić bluzeczkę, sweterek z krótkim rękawkiem. Osoby, które chciałyby zrobić bluzeczkę czy sweterek z krótkim rękawkiem, tak naprawdę mają znacznie szybszą drogę do końca. Ten początek, który pojawił się w tej chwili, jest identyczny, to znaczy oczka lądują na drucie z prowizorycznego szydełkowego łańcuszka, dbamy o to, żeby nie było dziury, robimy 2-3 okrążenia, żeby dobrze zamknąć rękawek po nabraniu oczek na nowo i mniej więcej w takim miejscu, jak ja jestem w tej chwili, albo nawet 2 okrążenia wcześniej, zaczynamy po prostu robić plisę kończącą, czyli jeżeli splot francuski, to zmieniamy druty i zaczynamy dziergać czy innym kolorem, czy tylko wykorzystując okrążenia. Prawe, lewe. Jedno okrążenie prawymi, jedno okrążenie lewymi. Można ściągacz, można plisę francuską, można zastosować splot ryżowy. Czyli dokładnie to samo, ale wyjmujemy ten cały fragmencik rękawka idący w dół i zaczynamy plisę już tutaj. Sposób zakończenia identyczny jak przy ściągaczu na dole, czyli przerabiamy oczka, tam będziemy mieć wszystkie prawe lub wszystkie lewe, zależnie na którym okrążeniu skończymy i zamykamy później po 2 razem, tak żeby uzyskać, jak widzicie, to pokazuję po lewej stronie, żeby uzyskać rzeczywistą, niezłą elastyczność tego rękawka, żeby nam się nie wpijał w ciało. Czyli jeżeli ktoś chce rękawek krótki, to tak naprawdę to jest miejsce, gdzie zaczyna dziergać plisę.